Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym bardzo podziękować naszemu dzisiejszemu gościowi, panu Andrzejowi Szczęśniakowi, za przybycie. Trudno wyczytać na pańskiej stronie. Zajmuje się pan doradzaniem, jest pan ekspertem energetycznym ze specjalnością bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna, rynek ropy, paliw, gazu ziemnego i płynnego. Od w sektorze naftowym pracuje pan napisał od 91 roku i z wieloma porządnymi, wielkimi organizacjami, pracodawcami pan współpracował, żeby tu wymienić tylko Polską Organizację Paliw Płynnych, gdzie przez kilka lat sprawował pan funkcję prezesa. Z konsorcjum gdańskim SA, gdzie był pan prezesem zarządu, z Polską Organizacją Gazu Płynnego, współpracował pan również z Polskim, z Centrum imienia Adama Smitha i z grupą Lotus SA. Także witamy pana bardzo serdecznie, na razie w skromnym gronie, ale mamy w planach przekształcenie tych spotkań w stały taki klub dyskusyjny. Mamy nadzieję, że to będzie się dobrze rozwijało. Jeszcze raz dziękuję serdecznie i witam pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję za przywitanie. Tak przypomnieć te 21 lat. Rzeczywiście kilka firm się uzbierało, w których pracowałem. Dzisiaj jestem takim niezależnym konsultantem, co w Polsce jest takim dosyć trudnym chlebem, ale jeszcze żyjemy i nie umieramy z głodu, więc nie jest źle. Natomiast polski rynek jest, mówimy o tym rynku paliw. Dzisiaj się ograniczymy do rynku naftowego. Ja rzeczywiście zajmuję się takim moim trzonem, podstawą. Właśnie 21 lat temu wszedłem po odzyskaniu niepodległości, po pewnym, jakby to powiedzieć, okresie konspirowania i zdobywania tej niepodległości. Trzeba było się tym zająć, zająłem się paliwami, bo ten rynek wtedy po prostu się otworzył. Poprzedni monopol, CPN, i w pewnym momencie kryzys, jak to zwykle z monopolami, w sytuacjach tego przejścia, takiego tektonicznego rowu. I co się okazuje? No, pan premier Balcerowicz wtedy, wicepremier wtedy, dwoma chyba rozporządzeniami zniósł obowiązkowe pośrednictwo CPN-u i umożliwił firmom prywatnym wejście na rynek. Natychmiast oczywiście firmy te rozwiązały problemy zaopatrzeniowe i tak dalej. Ja wtedy właśnie w tym momencie wchodziłem na rynek paliw jako początkujący pracownik. Przez kilka lat go rozgryzałem, a że rozgryzłem go po kilku latach i potem się zacząłem zajmować rynkiem gazu ziemnego, a potem się zacząłem zajmować właśnie sprawami bezpieczeństwa energetycznego i polityki energetycznej. Teraz mnie fascynują takie wynalazki nowe, jak na przykład ta nowa energia. Przeciekawe, fantastyczne rzeczy i w sensie technicznym, i w sensie podatkowo, tam politycznym, w sensie geopolitycznym, czy nawet globalnym. Bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast tutaj zajmiemy się dzisiaj takim krótkim wprowadzeniem w temat cen paliw. Ceny paliw to, no co to mówię, widzimy na stacji, ile to kosztuje, prawda, to widzieliśmy. Ja postanowiłem państwu pokazać, jakby powiedzieć, takie fragmenty świata, które widać przez kolejne elementy tego, z czego składa się cena paliw. Popatrzmy sobie na te elementy. Ropa naftowa, to co biorą rafinerie, to co bierze dystrybucja i to co bierze państwo. A na koniec powiemy sobie o skutkach tego całego. Paliwa oczywiście, duże zamieszanie medialne. Zresztą jak ze wszystkim w tej chwili, media są tym ważnym elementem, który narzuca obraz świata i jednocześnie go bardzo, bardzo zniekształca. Jeżeli Państwo widzą z tej odległości, jaka jest data na tej gazecie prawnej, to jest gazeta sprzed 4 lat. I ta gazeta już wtedy mówi o 6 zł za litr benzyny i tak dalej, i tak dalej. Realny scenariusz. Sensacjonalność naszych gazet po prostu jest porażająca. To jest sytuacja, kiedy w zasadzie nie mówi się, co się dzieje w tym sektorze. Mnie się czasami w dłuższych takich wywiadach gdzieś udaje coś przemknąć, przenieść, po cichutku przemycić. Natomiast w normalnym takim komunikacie medialnym mamy tylko sensacje i to, co będzie za miesiąc, za rok czy za 5 lat. Sytuacja absurdalna, ale warto się zająć raczej tym, co było i jest, niż tym wróżeniem z fusów na temat przyszłości. Bo zwłaszcza w sektorze naftowo-paliwowym mówienie o tym, jaka cena będzie za miesiąc, jaka będzie za rok i tak dalej, czyste wróżenie z fusów.
cokolwiek tym się mogą orientować jedynie gracze najwięksi typu Goldman Sachs and Companies, prawda? Którzy wiedzą, jak te mechanizmy chodzą i mają w nim na tyle duży udział, żeby decydować o jakimś kierunku rozwoju. Natomiast my, małe żuczki, możemy się zadowolić tylko wiedzą o tym, co jest i wtedy być może coś uda nam się przewidzieć, co będzie w przyszłości. Proszę popatrzeć sobie na krótką, bo 14-letnią historię cen paliw w Polsce. No, wszyscy przez te lata żyliśmy, może niektórzy jeszcze w 97 samochodu nie mieli albo nie patrzyli na te ceny, ale wtedy paliwo kosztowało złotych 40 kosztowało olej napędowy, a złotych 70 prawie kosztowała benzynka. Dzisiaj nieprawdopodobne, gdy te ceny rzeczywiście po 4 latach od przepowiedni zbliżają się do 6 zł, ale postęp w tych cenach jest po prostu przeogromny. I muszę Państwu powiedzieć, że największa dynamika tego postępu była wtedy, kiedy w Polsce współrządzili co najmniej liberałowie. To znaczy największy postęp w podnoszeniu cen wniósł pan premier Balcerowicz w czasie AWS-u, kiedy był premierem, kiedy cena ropy spadała bardzo szybko w dół, bo to były takie lata, kiedy 98-99, kiedy cena osiągnęła dno praktycznie 10 dolarów za baryłkę. Ja sam wtedy byłem szefem Izby Paliw, miałem ciężki spór z panem premierem, wicepremierem. Sam do mnie zadzwonił ze swojego wielkiego urzędu i powiedział, że on sobie nie życzy, żebym ja go tak oczerniał. Ja powiedziałem, no panie premierze, ale pan obarcza nas podatkami. Jak te ceny paliw odbiją w górę, to ona nas zabije. Rzeczywiście nas zabiło, troszeczkę później on już nie był premierem, więc się tym nie przejmował. Ale największa dynamika była właśnie wtedy, na tym początku tego wykresu. No a teraz inne czynniki na to wskazują. Popatrzcie Państwo, z czego się składają ceny paliw i po kolei sobie te elementy omówimy, z większym lub mniejszym przybliżeniem. Proszę zauważyć, jeżeli popatrzymy na cenę litra paliwa, są te dwa podstawowe paliwa, benzyna i olej napędowy, oczywiście mówimy tu o paliwach premium, przepraszam, standard, regular po angielsku, prawda? U nas 95, w Niemczech chyba 93, w Stanach 92, w Rosji 92 oktan, czyli to są te paliwa, które powszechnie się używa. Jeżeli popatrzymy sobie na paliwa premium, które są zwykle 20-30 groszy droższe, to tak naprawdę jedynym elementem różniącym jest ta marża dodatkowa, te 20-30 groszy właśnie producenta, który za te 2 czy 3 oktany życzy sobie całkiem niezłe pieniądze. No ale jeżeli w Polsce mamy dużo samochodów służbowych, jeżeli w Polsce bardzo biednym jak na Europę kraju udział tego paliwa premium w sprzedaży jest ogromny i wszyscy zachodni ci gracze tutaj tak szczękają, a panowie mówią, no to u was bardzo dużo tego paliwa idzie. No wiadomo, samochody służbowe są najlepszymi na świecie samochodami. Patrzymy na ropę naftową, 2,21 w dzisiejszym składzie ceny benzyny. Będę mówił o jednym lub drugim paliwie, w zależności od różnic, jakie tutaj są, będę Państwu je pokazywał. Czyli mamy 22. Drugi element to jest rafineria. I tutaj mamy 79 groszy w oleju napędowym. Potem będę to dokładnie omawiał. Potem mamy dystrybucję, czyli w Polsce tak naprawdę to jest na poziomie stacji paliw, bo to jest taki rynek, który nie ma jakby właściwego i takiego pełnego konkurencyjnego rynku hurtowego i z jego marżami. No i potem zaczyna się ta część czwarta, no i najboleśniejsza, prawda, bo tutaj zaczynają się podatki. No jeżeli popatrzymy sobie na ten zestawienie po mojej lewej, to mamy na dole samym bardzo korzystne dla podatków, to znaczy mały jest ich udział, zestawienie ze względu na wysoką cenę ropy. I tutaj mamy w paliwie na przykład, mamy w takim oleju napędowym mamy tylko 42% podatków, tylko, a w benzynie mamy 49% podatków. Zwykle jest tak, znaczy mówię o tych normalniejszych czasach, kiedy paliwa były trochę tańsze, że podatki w benzynie wychodziły między 65 a 70%, a w oleju napędowym 55 do 60%. I teraz sobie popatrzymy, dla przypomnienia, cena bodajże z 97 albo 8 roku, cena złotych 50 benzyny żółtej, jak wygląda? No wygląda prosto, no akcyza była tylko 66 groszy, VAT od tego był 28 groszy, a nie złotówka, dystrybutor brał 16 groszy i dzisiaj bierze 16 groszy. Ciekawe, a producent za całość, za ropę, za przerób jej brał 44 grosze, dzisiaj za sam przerób oleju napędowego bierze 80 groszy, więc tu się producentom bardzo, bardzo poprawiło. Jedynym elementem właśnie takim bardzo stabilnym, ale no wiadomo, wartość pieniądza spada, jest dystrybucja i ta dystrybucja jest to najbardziej konkurencyjnym, ale najgorzej wycenianym przez to, co można nazwać rynkiem w Polsce. Będziemy przechodzić po kolei przez te podstawowe elementy tego składnika, tych składników ceny. Czyli mamy najpierw ropę.
22%, 2,21 zł, 41% ceny. Co, problem z ceną ropy jest taki, z kosztem ropy jest taki, że wydobycie ropy kosztuje między 1,5 dolara, a w najdroższych miejscach na świecie, ale w najdroższych naprawdę 30, może w niektórych 40 dolarów. Średnia wydobycia ropy to jest około 7 do 8, podmorskiej ropy 15 dolarów. Natomiast ropa kosztuje 110-120. Co tutaj się dzieje? Tutaj jest właśnie taka bardzo ciekawa sytuacja, gdy dosyć często ścieram się ze zwolennikami konkurencji rynku, którzy mówią, że tutaj knuje jakieś wersje spiskowe czy coś takiego. No potem jak się okazuje, to ci zwolennicy rynku zwykle pracują w instytucjach finansowych i wtedy już wiem, dlaczego oni mnie tak bardzo poważnie krytykują. Ponieważ w ropie naftowej zostało zachwiane, czy w ogóle pomieszane dwa rynki, czy w ogóle dwie idee, można powiedzieć, rynku. To znaczy z jednej strony jest rynek towarowy, gdzie się sprzedaje i kupuje, gdzie sprzedawcy i nabywający się spotykają, oczywiście przy jakimś tam udziale pośredników, graczy, traderów, handlowców i tak dalej. Oczywiście. Natomiast na rynek ropy naftowej zostało nałożone, ja tutaj się troszeczkę przesunę, zostało nałożone zupełnie inne elementy. Otóż rynek ropy naftowej został sfinansowany, to znaczy ufinansowany, to znaczy jego udział w rynku ropy naftowej graczy nie ropą naftową, ale papierami czy instrumentami pochodnymi ropy naftowej jest przeogromny dzisiaj. Jeżeli Państwo patrzą na tą historię od 2003 do 2008 tutaj, tylko jest, bo ten proces wtedy właśnie zaszedł i proporcje między tymi dwiema pierwszymi rzędami słupków, gdzie są producenci i odbiorcy, prawda, ropy naftowej, jeszcze tam są dalej ten ciemny słupek i to są dilerzy, czyli powiedzmy no, handlowcy, powiedzmy naszym tym. Natomiast z tyłu wyłania się zupełnie nowa sfera, zupełnie dzisiaj dominująca. To są, no dzisiaj nazywają ich powszechnie spekulantami, to są tak zwani money managers, czyli to są ludzie, którzy zajmują się finansami, a nie zajmują się produktem jako samym produktem. I pytanie jest takie. Jak i co na rynku ropy naftowej naprawdę decyduje o cenie? Ponieważ przy kosztach rzędu no, najwyżej kilkunastu dolarów, mówienie o tym, że rynek wywiązuje się ze swojej funkcji, bo pierwszą funkcją rynku jest to, żeby znaleźć odpowiednią cenę dla produktu, czyli cenę, której obie strony zdecydują się na transakcję. No tutaj ta formuła nie działa, ponieważ rozdziel między cenami a tym elementem kosztowym, czy innymi elementami, które decydują, jest po prostu zbyt duży. I mamy tutaj ten element podstawowy, czyli popyt, podaż, zapasy jako ten element, prawda, decydujący, znaczy wskazujący na przyszłe zachowania rynku, czy na stan rynku, napięcia podaży, popytu, bardzo słabo działa. W zasadzie nie działa. Natomiast ilość pieniądza na rynku, ilość tych instrumentów pochodnych, ilość jak gdyby opozycji, czy otwartych, czy grających na pewne trendy, bardzo dobrze się koreluje z cenami ropy naftowej. Bo popatrzmy sobie na taki NYMEX, czyli taką podstawową, największą na świecie giełdę. Trudno ją dzisiaj nazwać towarową. Dlaczego? Ponieważ mamy tam przeciętnie, to są dane sprzed 1,5 roku, czyli to jest 2009-2010 rok. Przeciętnie one się teraz zwiększyły znacznie. Przeciętnie 300 tysięcy kontraktów dziennie. Jeden kontrakt to jest 1000 baryłek, czyli mamy dziennie obracanych 300 milionów baryłek dziennie przy dzisiejszej konsumpcji światowej 90 milionów baryłek dziennie. Mówię o całoświatowej konsumpcji, a warto pamiętać, że na tej giełdzie obrotem zajmuje się, znaczy ta giełda zajmuje się obrotem kilku procent światowej produkcji ropy naftowej, czyli tymi dwoma podstawowymi grupami, czyli teksańską ropą i ropą mieszanką brytyjską, czyli Brentem. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, że ilość obrotów, zaraz tutaj Państwu pokażę taki współczynnik, który mówi o tym, o tak zwanej płynności rynku. Bardzo często gracze finansowi mówią o płynności rynku. Ja wtedy mówię, że tej płynności mamy już tyle, że nam dziurkami w nosie już nam wycieka ta płynność. Jeżeli Państwo popatrzą na proporcje transakcji, które odbyły się na rynkach finansowych, z transakcjami realnymi, to znaczy między fizycznymi nabywcami i sprzedawcami towaru,
to te proporcje są przedziwne. Na górze jest tutaj, bo to jest slajd do rynku gazowego, natomiast dla porównania tutaj mamy porównanie takich kilku elementów ropy naftowej właśnie na rynkach no praktycznie finansowych. I tutaj średnia obrotu jednym, powiedzmy, jedną transzą, jednym pakietem 1000 baryłek sprzedaży wynosi między 1700 a 2200 razy. Czyli jakby między dwoma tymi realnymi graczami znajduje się 2000 średnio obrotów jednym produktem. Oznacza to jest tak zwane churn ratio, czyli to jest tak ten współczynnik obrotów finansowych, szczególnie do sprzedaży. Mówi się, że płynność rynku to jest około 15 razy sprzedaży, czyli towar może zmienić ręce między ostatecznym nabywcą a pierwotnym klientem 15 razy i wtedy rynek jest płynny i potrafi wyważyć jakby dobrze cenę. Jak mamy sprzedaż tego samego produktu 2000 razy, to coś jest źle. I jak Państwo, nawet nie dałem tego wykresu, bo ten wykres jest dosyć znany, ten cen ropy, gdy ona idzie z 2008 roku w lipcu do 145 dolarów, potem spada do 30 dolarów i teraz znowu idzie do tych 120 czy 110, jak jest dzisiaj, to ten wykres idealnie pokrywa się właśnie z pieniędzmi, które na ten rynek wchodzą. Nie pieniędzmi w rynek ropy, tylko pieniędzmi w rynek derywatów, czyli instrumentów pochodnych zbudowanych na ropie. I to jest ta właśnie bardzo trudna sytuacja rynku ropy naftowej, potem powiem o jej skutkach. Natomiast przypatrzmy się takiemu scenariuszowi. Po lewej stronie mamy tę strukturę, prawda, z listopada 2011 roku, kiedy paliwo, benzyna kosztuje 5,37 dla przykładu. No i tutaj jest ta struktura ceny. Widzimy ją i olej napędowy także. Na końcu mamy cenę detaliczną. To, co ja nazywam ceną korwinowską, bo tam kiedyś z Korwinem robiliśmy jeszcze w 1993 roku taką konferencję prasową na stacji, gdy sprzedawał paliwo. Chyba to było po złotówce albo po 99 groszy i to była cena korwinowska. To oznaczało bez tych wszystkich narzutów, które... No, oprócz VAT. VAT tutaj uwzględniamy, no, jesteśmy tacy dobrzy. Natomiast załóżmy sobie scenariusz tak zwany kryzysowy, bo ciągle pytają, co będzie z ropą, jaka będzie droga. Ropa będzie tania w jednej sytuacji, kiedy te wszystkie pieniądze z tych rynków uciekną w jakieś mysie dziurki sobie, gdzieś na wyspy Man i jakieś inne wyspy. Dokładnie to samo było w 2008 roku. Najpierw zaczęła się ucieczka pieniądze z tego rynku i tutaj taki wywiad pana Sorosa dał dużo jakby do myślenia, bo prawie dokładnie z tym wywiadem, którzy zajmują się rynkami finansowymi, wiedzą, że te wywiady trzeba śledzić i wiedzieć, co pan Soros mówi. Natychmiast, czy tuż koło niego, zaczął się ogromny wyciek pieniędzy z rynku. Miesiąc potem zaczęły się bardzo szybko spadać ceny. I kiedy będzie tania ropa, kiedy będą tanie paliwa, kiedy będzie kryzys finansowy na tych rynkach towarowych, czyli kiedy uciekną z tych rynków pieniądze i przestaną tam mielić właśnie 2000 razy ten sam kontrakt. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, jeżeli ropa dzisiaj kosztuje te 2,21, to ropa w przypadku wariantu 30 dolarów, bo do takiej prawie ceny zeszła w 2008 roku, zakładając, że nie ma zmian w kursie walutowym, dolar do złotówki, załóżmy, bo coś trzeba zakładać, to ta ropa kosztuje nie 2,21, tylko 80 groszy. Załóżmy jeszcze, co Państwu później wyjaśnię, że nasze rafinerie pracują z wydajnością rafinerii zachodnioeuropejskich, światowych generalnie i przerabiają te paliwa, tę ropę na paliwa na po 15 groszy. Inne czynniki praktycznie pozostają te same. Paliwa by kosztowały, tak jak jest napisane, cena detaliczna na dole. 3,44 benzyna, 2,90 olej napędowy. Ceny korwinowskie, czyli bez podatków, ale z VAT-em, złotych 40, złotych 32. Taka jest, jakby powiedzieć, cena ropy naftowej dla kieszeni konsumenta. Potem będę to, tutaj jest już takie przełożenie tego, co pokazałem na realny scenariusz, który zdarzył się w 2008 roku. Otóż benzyna na lipiec 2008 4,71, olej napędowy 4,73. To oznaczało, że polscy kierowcy za te trzy podstawowe paliwa płacili dziennie, zostawiali dziennie na stacjach 270 milionów złotych. Proszę Państwa, to jest ogromny rynek. To jest prawie 25 miliardów litrów paliw rocznie sprzedawanych. To oznacza, że my zostawiamy na stacjach, tak po dzisiejszych cenach, powiedzmy 5 złotych średnio przyjmując, 125 miliardów rocznie.
Ale w grudniu 2008 roku benzyna kosztowała 42, olej praktycznie to samo i na stacjach zostawialiśmy 200 milionów. Co oznacza, że w kieszeniach kierowców pozostawało prawie 70 milionów złotych dziennie i to jest mimo tego, że złotówka została osłabiona wtedy znacząco, bo kosztowała 2,07 w lipcu, a 2,97, czyli no praktycznie o połowę się osłabiła, a mimo to, mimo wszystko cena ropy powodowała, niższa cena ropy powodowała, że oszczędzaliśmy codziennie, wszyscy kierowcy oszczędzali 70 milionów złotych. Drugi element tej składanki to są rafinerie. I one rzeczywiście zajmują tutaj dosyć dużo, to jest mogą mnie poskarżyć o złośliwość, ale tutaj na tym przykładzie to znacznie lepiej widać, że polskie rafinerie biorą za przerób, to jest stan na listopad oczywiście 2011, biorą za przerób 1 litra ropy, w cudzysłowie oczywiście, bo to dosłownie się tak fizycznie nie dzieje, za około 80 groszy, ale tak zwany ten współczynnik właśnie jest dosyć powszechnie stosowany, to się nazywa crack, bo rafineria jest takim bardzo dziwnym przedsiębiorstwem, które po pierwsze produkuje pewną wiązkę produktów i trudno ją zmienić. Dosyć trudno, w niewielkim zakresie można zmienić przez bardzo wysoko kapitałochłonne inwestycje. Ale jak Państwo popatrzą właśnie na tak zwane kraki, czyli to, co można zarobić na przerobie 1 litra ropy naftowej na jakiś tam produkt, benzynę, olej napędowy i tutaj na dole mamy tę trzecią linię, to jest oleje opałowe, ciężkie, tak nazwijmy, czyli mazuty kiedyś to się nazywało. I mamy co? Mamy sytuację, kiedy dwa produkty są wyceniane pozytywnie, ale bardzo, bardzo duży jest skoku cenowym, a jeden produkt, ten właśnie ciężki olej napędowy, jest praktycznie zawsze negatywny, czyli sprzedajemy produkt taniej niż sam surowiec kosztuje, aby go wytworzyć. Czyli rafineria jest takim skomplikowanym jakby tworem, który musi balansować między bardzo, bardzo zmiennym rynkiem. Ja Państwu pokażę, jak to na przykład skutkuje dla takiej przykładowej największej polskiej rafinerii, gdzie marże produktowe mogą się wahać właśnie między powiedzmy 6 groszy na litrze i ta rafineria, ta największa polska, zarabia tylko 750 milionów złotych rocznie na tym i może też, w szczytowym oczywiście, to są takie między 5 dolarów a 40 dolarów za baryłkę, za dolarów za przerobienie jednej baryłki, czyli to jest między 6 a 88 groszy na litrze i mamy nie 750 milionów złotych rocznie, tylko 10,5 miliarda złotych rocznie. Czyli rynek potrafi rzucać taką rafinerią no, ekstremalnie, między właśnie praktycznie no, stratami i między niewiarygodnymi zarobkami. I teraz tak, z polskimi rafineriami jest pewien kłopot, bo polskie rafinerie przede wszystkim to jest duopol. Monopol, można by naprawdę powiedzieć. Jak patrzę się na ich konkurencję cenową, to ona jest zerowa. Nie ma takowej, tam różnice są groszowe w zasadzie, wynikające z lekko innej formuły podliczania cen. Jeżeli Państwo popatrzą sobie na różnicę, dlaczego mówiłem w tym wariancie takim optymistyczno-pesymistycznym, to znaczy kryzys finansowy, ropa po 30 dolarów i polskie rafinerie przerabiają po kosztach rafinerii zachodnich. Ponieważ na polskim rynku mamy coś, co kiedyś jeszcze nazywało się marżą lądową, tak, bo to teraz w ogóle już tego pojęcia nie ma i kiedy pytam w mailu, prawda, do rafinerii, czy do wielkiego polskiego koncernu, czy prowadzicie tę jeszcze kategorię, nie prowadzimy, ale to można nazwać równie dobrze taką rentą monopolistyczną. I ta renta monopolistyczna jest dosyć duża, muszę powiedzieć, ponieważ popatrzmy sobie na benzyny. To są oczywiście przykładowe dane w listopadzie 2011 roku. ARA, czyli rafineria zachodnioeuropejska, bierze 8 groszy za litr. Polska rafineria dodaje do tego 22 grosze. 22 grosze, proszę popatrzeć, 3,5 raza więcej, nie, przepraszam, 2,5 raza więcej i z tego wychodzi 30 groszy. W oleju napędowym jest jeszcze gorzej, bo do 40 groszy tej zachodniej rafinerii to wynika też z pewnej sezonowości tego. Ta różnica 8 do 40 wynika z sezonowości produktu, bo wtedy olej napędowy, tak naprawdę olej opałowy jest znacznie wyżej wyceniany. Rynek po prostu go potrzebuje, prawo podaży i popytu, no i podciąga cenę w górę. Ale polska rafineria dodaje do drugie prawie 40 groszy, do tych 40 groszy, dając tą marżę, którą Państwo tam widzieli, prawie 80 groszy na litrze. I to ekstra, to jest 39 groszy dodatkowo, daje polskim rafineriom, polskim producentom, sprzedającym rynek na rynku paliw 5,5 miliarda rocznie.
to są po prostu niewiarygodnie duże pieniądze. Dodać je tylko z benzyny i oleju napędowego to sprawie 7 miliardów. Jeżeli odejmiemy dwie rzeczy, które oczywiście są ingerencją, powiedzmy tam biurokratyczno-urzędniczo-bezpieczniacką w paliwa, czyli dwa elementy, biopaliwa, które nas szacunkowo kosztują 6 groszy na litrze, oraz tak zwane zapasy strategiczne czy zapasy państwowe, które nas kosztują, tak powinny przynajmniej kosztować 4 grosze, to odjąwszy to, no bo to są ciężary, które te firmy ponoszą, to w dalszym ciągu mamy, tutaj wychodzi 4,8 miliarda złotych rocznie na benzynę i oleju napędowym, ekstra marży dla rafinerii. No, 240 zł na rok dla kierowcy, no licząc te 20 milionów samochodów w Polsce, no to jest dosyć dużo, ale to wychodzi z innych też porównań. Stacje paliw, ja nie rozwijałem tego tematu, bo jak mówiłem, stacje paliw są najbardziej konkurencyjnym elementem tego rynku, chociaż tu rynku nie ma tak naprawdę do końca. Dlatego trudno, że tak powiem, wyzłośliwiać się na ich na temat zmonopolizowania czy ingerencji biurokratycznych w ten segment. Ale tutaj na tym segmencie, na tym poziomie rynku stacyjnym powiem o kilku takich, o takiej ciekawej, tak powiem, ingerencji państwowej, która się odbyła dosyć niedawno. Otóż była w tamtym roku kampania wyborcza i w pewnym momencie Polska Izba Paliw Płynnych wychyliła się z dosyć dużą i takim, no, może wolnorynkowym przesłaniem. Panowie Gwiazdowski, pan jeszcze ktoś, Barszcz chyba tam był, wystąpili i zaatakowali rząd, prawda, że ceny paliw zbliżają się do 6 zł, to jest konieczna obniżka akcyzy. To nie bardzo jest tak naprawdę w interesie właścicieli stacji, bo im tak naprawdę akcyza nie szkodzi. Szkodzą im niskie marże, ale no, słuszna sprawa. Następnego dnia przejął to prezes Kaczyński, prawda, i podniósł też hasło niskiej akcyzy, rząd nic nie robi. No i wtedy pan prezes, premier Tusk się lekko chyba zdenerwował, zrobił konferencję prasową poświęconą praktycznie tylko temu problemowi. Powiedział w kategoriach moralnych, że on to uważa za obelżywe, nie pamiętam dokładnie słowa, ale tak bardzo ostro w kategoriach moralnych skrytykował takie postępowanie. No i jednocześnie powiedział coś, z czego może nie powinien mówić, że on się codziennie spotyka z szefami wielkich polskich przedsiębiorstw, prawda, i ustalają, szukają rozwiązań dla tego tematu. I moim zdaniem znaleźli, chociaż prawda, ta sprawa jakby do dzisiaj jest przykryta takim korcem milczenia. Ponieważ następnych kilka tygodni przebiegła taka operacja, która polegała na tym, że PKN Orlen, największa polska firma, w trzech krokach zdusił ceny na stacjach poniżej 5 zł. I na wszystkich stacjach, na których Orlen miał tę władzę, bo niektóre stacje jakby nie podlegają takiej władzy Orlenu, czyli na własnościowych stacjach, sprzedawał paliwa, oba rodzaje paliwa, po 4,99. Fantastyczna sprawa. Muszę powiedzieć, że wszyscy byli zdumieni. Ponieważ okazało się, że paliwa i na stacjach, i w rafinerii były w tej samej cenie, a czasami nawet w rafinerii były droższe. No i teraz pytaj się, w jaki sposób szefowie wielkich polskich rafinerii mówią tak. No nie ma żadnej, nie musimy zarabiać na poziomie stacji, absolutnie. To w ogóle, no jeden z nich się tłumaczył mówiąc o obowiązkach obywatelskich, czy coś w tym rodzaju, mówił coś takiego, co w ustach szefa wielkiej korporacji naftowej brzmi dosyć dziwnie. No ale tak było. No i najśmieszniejsze było to, że potem ceny ropy zaczęły pójść w górę, mówię już o złotówkowych cenach, bo tam się szalały, prawda, kursy złotówki do dolara i ropa naftowa. I w pewnym momencie ropa naftowa, licząc złotówkę, zaczęła kosztować drożej niż w rafinerii sprzedawane paliwa. No tego już było za dużo. Orlen musiał przebić 5 zł, przeszedł chyba tam do 5,17 czy coś takiego, 5,20. No ale tuż przed wyborami, kiedy ceny zaczęły spadać, 2-3 dni przed wyborami, chyba czwartek, ceny znowu spadły do 5, no nie mogli już do 4,99, no, ale do 5,09 choćby spadł. Więc wyborcy uszczęśliwieni poszli zagłosować, zagłosowali jak wiemy. I następnego dnia po wyborach ceny znowu w górę poszły. No jak się na to patrzy, a zna się to podłoże, prawda, ten normalne zachowanie, jakby to powiedzieć, cenowe tych graczy polskich i dziś takie niesamowite, no, niezwykłe obywatelskie zachowanie przed i zaraz po wyborach, to można powiedzieć, że widać, że nie jest to rynek. Dlaczego? Bo jeden gracz potrafi zmienić układ całego rynku. Bo oczywiście reakcja rynku była taka, wszyscy się musieli dostosować, bo klient polski jest smart boy. Natychmiast się przedstawia na niższe ceny, a że stacje PKN Orlen powszechnie są największą siecią w kraju, około 30% powiedzmy stacji, tam trochę mniej sprzedaży,
I oczywiście zaczęły uciekać, więc wszyscy musieli, niektórzy sprzedawali poniżej ceny, którą sprzedawał im w tym samym czasie Orlen, ponieważ mieli ceny na formułach międzynarodowych, a tutaj cena była sterowana ręcznie przez decyzję PKN Orlen. No i też oczywiście Lotosu, który też się musiał dostosować. Także tutaj mamy takie przypadki bardzo fajne i ciekawe, a przejdźmy teraz do tego ostatniego elementu cenowego, ceny paliw, który jest też dosyć ciekawy i muszę Państwu powiedzieć, no 42% ceny w tym bardzo, że tak powiem, najbardziej korzystnym momencie, czyli wysokie ceny ropy, wysokie marże rafineryjne i tak dalej. W normalnym momencie to jest 65% w benzynach, 55% w oleju napędowym, czyli podatki, mimo że no ważny bardzo element na pewno, zwykle powyżej połowy. Podatku można się przyjrzeć jakby od samego początku. I tutaj OPEC upomina się o swoje, mówiąc tak, ok, droga ta ropa, no wiemy i tak dalej, no ale popatrzcie, drogi Zachodzie, tutaj mówi do G7, prawda, do grupy G7, jaka jest proporcja, jakby powiedzieć, dochodów z tego. I mówi, i OPEC mówi tak, no myśmy przez te, tutaj jest 5 lat policzonych, myśmy przez te 5 lat wzięli ponad 2 biliony dolarów, to już te ponad 2 biliony polskie dolarów, bo to są 2000 bilionów, czyli miliardów amerykańskich dolarów, za całą ropę, którą sprzedaliśmy wam, znaczy na świat, my sprzedaliśmy za 2 biliony. Wy w tym samym czasie, nic nie robiąc, no, utrzymując tylko reżimy fiskalne i tak dalej, wzięliście 2 biliony 300 miliardów dolarów. No słuchajcie, no coś tutaj nie gra. Wy nic nie robiąc, my to kopiąc, wydobywając, dostarczając i tak dalej. Także ropa naftowa jest dzisiaj tak skrzywionym już towarem, ponieważ w świecie zachodu jest niezwykle wysoko opodatkowanym towarem. I teraz tak, przyjrzeć się kilku krajom. To jest też zestawienie OPEC-u, który pokazuje udział właśnie kosztów ropy i jakby no, kosztów branży, czyli tam przerób, dystrybucja, marketing, wszystkie koszty no, firmowe. I mamy tutaj, prawda, Stany Zjednoczone, aż do United Kingdom, czyli Wielkiej Brytanii i udział podatków, tego czerwonego elementu, prawda, w cenach ostatecznie sprzedawanych paliw, no jest bardzo różna. Stany Zjednoczone, bardzo liberalny kraj, 21% tylko, a Wielka Brytania 61%, to już, że tak powiem, to w zasadzie jest produkt, to w zasadzie jest podatek, a nie paliwo, sprzedają podatki na stacjach, no bo jeżeli 61% bezpośrednio, no bo tu jeszcze są przecież podatki w tym żółtym, są jeszcze podatki firmowe i tak dalej, podatki od pracy, no te inne podatki jakby nie bezpośrednio nakładane na paliwa. Także jest ten produkt opodatkowany. Polska na tym, jakby to nazwać, w tym krajobrazie nie jest jakimś tam liderem podatkowym. Tutaj z takiego normalnego jeszcze okresu sierpnia 2005 roku Polska się tak w średniej stawce tych takich średnio jakby, no klasa średnia, wyższa średnia, no trudno powiedzieć. Nie jest ani liderem, tak przeciętnie w połowie się, że tak powiem, plasuje. Ale jeżeli Państwo popatrzą na dochody polskiego państwa z akcyzy, to tutaj widzimy duży postęp. 2001 rok, 13 ponad miliardów złotych. 2010 rok, 24 miliardy złotych. Jeżeli popatrzeć na to jeszcze, że pojawił się w 2003, jak dobrze pamiętam, podatek nowy, opłata paliwowa, no to tutaj też mamy duży postęp. 1,3 miliarda w 2005 roku, 2,9 miliardów w 2010 roku. Naprawdę fantastyczne źródło podatków, w związku z tym nie wierzyć należy w tym, że ktoś to kiedyś obniży i tak dalej. Jak ostatnio podwyższała Platforma, to krytykował ją PiS, ale PiS jak rządził, to też podwyższył podatki na benzynę, a obniżył je rząd lewicowy, żeby było weselej, tuż przed wyborami, bo wtedy był 2005 rok, koincydencja wielkiego kryzysu w Zatoce Meksykańskiej, huragan Katrina i tak dalej. Benzyna skacze niewiarygodnie do góry. Pan premier Belka, mając nadzieję, jakby powiedzieć, polepszyć lewicy notatowania, obniżył, to był jedyny taki duże obniżenie podatków w historii niepodległej Polski, podatków paliwowych o 25 groszy, do tego VAT o 30 groszy. No nie wygrał wyborów, czyli politycy uznali, to nie działa, lepiej podwyższać podatki i mieć z tego większe. Już nie mówię o VAT-cie, ponieważ VAT, potem Państwu jeszcze pokażę, jak to wygląda, ale porównajmy sobie Polskę już tak w przetłumaczonych na polskie kategoriach.
dochodów, przepraszam, kosztów dla kierowcy 1 litra paliwa. Porównywalny okres, sierpień 2011 roku, ceny 5,22 w Polsce, 2,82 w Stanach Zjednoczonych. I porównajmy te dwa elementy, które są. W zasadzie ropa naftowa i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych jest ta sama. Są troszeczkę inne dane, ponieważ Stany Zjednoczone podają w innej specyfice dane. Polska nie ma tak specyficznych danych, więc tutaj troszeczkę drożej jest, ale to jest w zasadzie porównywalne. Tutaj już jest ten niepokojący element, bo on jest w pełni porównywalny i tutaj można powiedzieć, że Polska jakby sprzedaje każdy litr paliwa, benzyny w tym wypadku, a w oleju napędowym, jak widzicie, jest trochę gorzej nawet, o 20 groszy średnio, czyli koszty tego, tak jakby powiedzieć, przerobu, sprzedaży są o 20 groszy większe. Jeżeli przenieść to na całe paliwa, a można by troszeczkę więcej nawet przenieść, no to daje znowu te 5 miliardów złotych rocznie, o których mówiłem wcześniej. To jest nieprzyjemne, ale sam miód jest właśnie w różnicy podatkowej, prawda? Tu jest 36 groszy, a tu mamy 2,50. I to jest ta cała różnica, w zasadzie ten element stanowi o całej różnicy między podatkami polskimi. Jeżeli porównamy sobie to oczywiście do cen pracy, czyli płac. Tutaj są płace w przemyśle wytwórczym, czyli no powiedzmy w przemyśle. I Polska oczywiście tutaj na samym końcu zakreślona kółeczkiem to jest 7,5 dolara za godzinę. Stany Zjednoczone tutaj równolegle 33 dolary, już nie mówię o Norwegii, 58 dolarów. Ale w Polsce mamy taki dysparytet siły nabywczej i patrząc jeszcze, wracając do tamtego, prawda, dysparytetu cenowego, że mamy sytuację taką, kiedy w Stanach Zjednoczonych za godzinę przeciętny pracownik przemysłowy może kupić 30 litrów, w Polsce 4 litry. A jeżeli popatrzymy na historię Stanów Zjednoczonych, bo ten ostatni, ten z niebieskimi słupkami, Wikas pokazuje historię siły nabywczej, czyli raczej minut, które należy przepracować, aby kupić, tu w przypadku tym galon benzyny, to w zasadzie jesteśmy w latach 30. Stanów Zjednoczonych. Problem jest taki, że mamy zupełnie inne otoczenie. Że jakby Stany Zjednoczone w latach 30. były już liderem światowym, a my jesteśmy w ogonie światowym. Natomiast problem polega na tym, że w tej sile nabywczej jesteśmy około 30 latach XX wieku. Dla zabawy dałem Państwu, nie zdążyłem ich jeszcze przepracować na polskie dane, jakby porównać, zostawić obok siebie, ale rosyjskie dane z marca tego roku, z lutego dokładnie, gdy w zasadzie ceny rosyjskie są prawie równe cenom amerykańskim. Dokładnie tam różnica 5-10% czasami się zmienia z góry, raz w dół. Można przyjąć, że są to ceny praktycznie te same. I proszę Państwa, tutaj widać po pierwsze jedno, ile kosztuje ropa. Te dane w rublach tam na końcu tego, prawda, te 2 i 3 rubla można spokojnie przemnożyć przez 10 i będziecie Państwo mieli w groszach. Czyli 2 i 3 ruble to się ma 23 grosze. Proste, tak średnia, wieloletnia z 10 do 1 rubel do złotówki. No więc dobrze, patrzymy na trzy pierwsze elementy, czyli tak zwaną siebie stajmość, czyli mamy, powiedzmy, koszty rosyjskie, mamy się 67 groszy na litrze. No coś się nie zgadza, bo u nas było tego znacznie więcej, prawda, tych kosztów. Mamy potem prywy, czyli no, zyski, tak, szeroko rozumiejąc zyski, czy firm i tutaj jest no też całkiem nieźle, prawie tyle samo, że 56 groszy na wszystkich poziomach tego ciągu, prawda, cenowego, kosztowego sprzedaży paliw, no 56 groszy zarabiają w Polsce, no to rzeczywiście te, może i są takie zyski, ale umiejscowione w rafineriach. Jak mówię, to nie jest w pełni porównywalne, bo w Polsce na przykład porównujemy cenę rafinerii, prawda, no w tym jest cenie, są przecież pewne zyski. I mamy te podatki, czyli tutaj tych podatków jest 12 rubli, czyli 120 groszy, złotych 20. Mamy sytuację, kiedy paliwo kosztując około 2,50, państwo rosyjskie wyciąga z tego prawie połowę podatków, ale tutaj jest pokazane to, czego w Stanach Zjednoczonych jakby nie ma dokładnie pokazanego. Tutaj Rosjanie dużo bardziej precyzyjnie wyważają koszty ropy. Bo rzeczywiście koszty ropy, no powiedzmy, tak średnio te koszty wydobycia ropy w Rosji to są około 10 dolarów na baryłce. A Rosja nie należy do najtańszych wydobywających ropę, chociaż jest największym producentem na świecie ropy i tutaj warto o tym pamiętać. Także mamy taką sytuację, kiedy te koszty ropy w zupełnie innym rozbiciu rosyjskim inaczej pokazują. Tu jakby inne są ceny ropy i inne są udziały państwa w całym tym zamieszaniu. Na tym wykresie widzą Państwo, jak różnie są opodatkowane paliwa. Że na przykład w benzynach mamy
przepraszam, to z 2010 roku jeszcze dane, ale niewiele się w tej chwili zmieniły. Olej napędowy troszeczkę skoczył w górę, ale benzyny były na 2,02 grosze więcej z tytułu samych paliw. I to są trzy elementy. Podatek akcyzowy, opłata paliwowa, no i VAT od tych podatków, bo bardzo często na przykład mówi się, no podwyższamy cenę, podwyższamy wysokość akcyzy o 15 groszy. No i wszyscy powtarzają 15 groszy, 15, ja mówię, no 20. No jak to 20? 15. No ale mówię, jeżeli mówimy o konsumencie, to 20. Dlaczego? Bo 15 groszy akcyza, grosz, zapomnienie o groszu opłaty paliwowej i od tego trzeba policzyć VAT. Od 16 groszy 23% VAT, no to jest tam około 4. 20 groszy dla klienta już idzie. Ale różnie te podatki rozkładają się. Jak Państwo wiedzą, na końcu, znaczy LPG, trzeci w szeregu, to jest to paliwo ze względów tak naprawdę podatkowych dużo, dużo tańsze. Ze względów towarowych trochę tylko tańsze, bo jest wytwarzane po części z gazu płynnego, z gazu ziemnego, a po części z ropy naftowej. Ale obarczone dodatkowym kosztem podatkowym jedynie 53 grosze, gdy z 2,02 benzyna. Czyli różnica wynikająca tylko z podatku między tymi dwoma produktami to jest złotych 50, prawda? I już nie mówię o wahaniach cenowych. Tak, to jest polityka, która już się w Europie zemściła, ponieważ Europa ma naprawdę na świecie jedyna jako region taką politykę właśnie wysokich podatków na paliwa. Stany Zjednoczone mają niskie, kraje te powiedzmy tam Azji Południowo-Wschodniej też dosyć niskie, chociaż trochę wyższe, natomiast Europa ma super model, prawda, bardzo wysokich podatków, ale zróżnicowanych. I tutaj się wyjaśnia taką zagadkę, która się wytworzyła w Europie tylko, bo to wyłącznie europejskie zjawisko, tak zwanej dieslizacji. Otóż ten model podatkowy trwa przez dziesiątki lat, już powiedzmy, że dwie dziesiątki lat to tak na trwale. I co miał klient co do czasu? Miał benzynę, na której jeździł, bo takie były samochody osobowe, i miał olej napędowy, który był dużo tańszy. No i kusił go ten olej napędowy, ale samochodów, no diesle były słabe, osobówki. No to producenci się wzięli za diesle, poprawili je znacznie i no co prawda droższe te diesle są, tam powiedzmy 10 tysięcy złotych dalej ciągle trzeba liczyć więcej za sam silnik wysokoprężny w podobnym modelu, no ale miał tą, jakby to powiedzieć, nagrodę w postaci nawet o złotówkę kiedyś tańszego diesla, prawda, i kiedyś, no jeszcze oczywiście efektywniejszy, mniej spał. No ale taka polityka, jak to zwykle bywa na rynku, doprowadziła do fałszywego sygnału, znaczy pewnego sygnału cenowego. Klient reaguje, zaczyna kupować więcej samochodów dieslowskich jako samochodów osobowych, bo tu jakby segment ten ciężarowy odkładamy na chwilę. No i coś stało. Wytworzył po pierwsze popyt na samochody, po drugie popyt na paliwo. A w związku z tym, że z baryłki nie można wyciągnąć dowolnych proporcji tych paliw, tylko dosyć określone, to się zrobił ekstra popyt na tę część, której trudno zwiększyć. No oczywiście ta część zaczęła być wyżej ceniona. Normalny mechanizm rynkowy, problem tylko taki, że Europa po pierwsze stała się bardzo dużym importerem netto oleju napędowego, eksporterem netto benzyn, czyli taki dysbalans, i to oczywiście sprawy bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej, koszty dodatkowe, wynikał tylko z jednego, z fałszywego sygnału podatkowego, czyli do takich przykładów, jakby tych takich niedoróbek politycznych, gospodarczo-politycznych, przykład oleju napędowego w Europie można pokazywać bardzo, bardzo jako klasyczny. Inną rzeczą jest, jeżeli popatrzymy na Wielką Brytanię, która nie ma tego modelu, bo ona równo opodatkowuje i olej napędowy, i benzynę, tam nie ma tego zjawiska. Jest część Europy, nie ta kontynentalna, ale wydzielony rynek, i tam w ogóle nie ma tego zjawiska. Rafinerie, w zasadzie produkcja rafinerii, oczywiście jest wymiana, eksport, import, ale produkcja rafinerii odpowiada jakby konsumpcji. To jakby powiedzieć, jeżeli rynkowi się da swobodnie działać, to on to doregulowuje. Jak się mu daje fałszywe sygnały, no to on się zgodnie z tymi no, fałszywymi się potem okazuje sygnałami działa. I teraz tak, jakie są skutki? Generalnie obciążenie świata wysokimi cenami ropy, to jest dwa. Drugi element to jest Polska, jakby powiedzmy, no, bardzo kosztowny model i tutaj ten aspekt geopolityczny jeszcze, prawda, że płacimy wprost do kasy Kremla. No i polscy kierowcy jakby zaczynają reagować na te sygnały i zaraz o tym powiem. Otóż ropa naftowa jest największym na świecie towarem handlowanym, to znaczy największym w obrocie, wartości i tak dalej.
Na ropie naftowej na przykład Unia Europejska odnosi największe straty w wymianie, to znaczy kosztuje ropa naftowa Unię Europejską jako cały obszar handlowy. Stany Zjednoczone w zasadzie jako towar też, jako powiedzmy źródło, to nie tylko ropa, ale dzisiaj Chiny, ale nieistotne. Jeżeli popatrzymy na obciążenie świata kosztami importu ropy naftowej, to widzimy, że te obciążenia się bardzo zmieniały. I one szły zgodnie z kryzysami. Ten czerwony, te linia to są ceny ropy, a te słupki to są jakby ile w krajowym produkcie brutto kosztowała świat w tym wypadku ropa naftowa. I widzimy, że kryzys lat 70., potem kryzys lat 80., no i ten ostatni kryzys lat 2005-2008, no i trwający do dziś, ale wynikający jakby z innych elementów. Natomiast w dobrych czasach ropa naftowa kosztowała średnio 2%, poniżej 2% światowego PKB. To były dobre czasy, paliwo jest wtedy tanie, gospodarka może wydawać pieniądze na coś innego. A jeżeli popatrzymy sobie na przykład na kwotowe wydatki takich potęg jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, to popatrzymy na dwa okresy. Te niebieskie słupki to są tam średnia tam 30 lat, prawie 40 lat poprzednich. Ile to po pierwsze w dolarach, prawda, wysokość tego słupka i te takie punkty pokazują w procentach PKB. Ale proszę zauważyć, ile takie kosztowne, jakby powiedzieć, gry finansowe na rynkach naftowych, na rynkach w zasadzie derywatów, instrumentów pochodnych ropy naftowej kosztują. Stany Zjednoczone płaciły średnio 120-130 milionów ton, miliardów dolarów rocznie. I nagle w 2008 kosztuje to ponad 400 miliardów. To jest, i to mówimy tylko o imporcie netto, prawda? Czyli mamy sytuację, kiedy z gospodarki wypływa te ponad 300 miliardów dolarów rocznie i oczywiście w gospodarce zaczyna być brak pieniądza i wszystkie związane z tym procesem. Przejdźmy do Polski. Polska ma bardzo ciekawy przykład, bo porównajmy sobie na przykład rok 1998, kiedy ropa kosztowała średnio 12 dolarów, prawie 13 dolarów za baryłkę i Polskę to kosztowało wtedy niecałe 2 miliardy dolarów. Mamy rok 2008, ropa kosztuje 99 dolarów, prawie 100 i Polskę to kosztuje prawie 15 miliardów dolarów. To oczywiście są to dane uśrednione dla importu 20 milionów ton ropy rocznie, bez zmian, po prostu tak pokazać schematycznie, jakie są to koszty dla gospodarki narodowej. To znaczy, że różnica między tymi 2 a 15 miliardami wypływa z kraju, opróżnia kieszenie naszą siłę nabywczą osłabia i to jest taka pompa, która po prostu w sposób niezauważony, bo w Polsce praktycznie się, oprócz może mnie się nikt tym nie zajmuje, pokazuje jak to, jakby powiedzieć, no, takie powiedzenie na bazarze, ludzie nie mają pieniędzy. No, ludzie nie mają pieniędzy, kiedy gdzieś jakaś ta pompa działa. To nie jest jedna pompa w Polsce, ale ta można być bardzo dokładnie opisana. Na dole dałem właśnie ten bilans handlowy Polski, który właśnie dzisiaj w ogóle w Polsce nie jest omawiany. W ogóle go jakby nie widać. Natomiast o bilansie handlowym Stanów Zjednoczonych, Japonii, tam Szwajcarii, Niemiec dosyć często się mówi. Ale, proszę Państwa, zobaczą, że ta firma polska od 20 praktycznie lat działa na samych stratach. To znaczy, że zysk operacyjny ma ujemny od 20 lat i to czasami rzędu 70 miliardów złotych. To widać, że te, no to bo to w dolarach, to proszę nie mieszać, powiedzmy 3 razy 3, mamy 45 miliardów dolarów w 2008 roku, to duża część tego słupka, bardzo długiego słupka w 2008 roku. I teraz dla kierowców. No tak, oczywiście nasze media kochane, prawda, Polska stanie, no to tak, tak to jest, no tak, ta, jak tabloidyzacja zaczyna dominować we wszystkich praktycznie, od faktu do wyborczej Rzeczpospolitej, przez może mówię o mediach elektronicznych, mamy praktycznie tę samą retorykę, ten sam styl. Ale pofaktygowałem się, żeby policzyć pewne dane, które mówię. Też biorę tu prosty przykład ze Stanów Zjednoczonych. Tamte dane są po pierwsze dostępne, zagregowane. Po drugie, jacyś blogerzy, jacyś analitycy ciągle pokazują ciekawe ujęcia tych danych. W Polsce te dane są na przykład niedostępne i gdybym nie miał jakichś tam własnych baz danych, prawda, to w ogóle siedział jak na tureckim kazaniu, bo w Polsce na przykład za ceny energii w Polsce, za dane o cenach energii na przykład historycznych trzeba płacić. Nie ma ogólnie dostępnych danych. To jest w ogóle, a tak to jest u mnie. Dzięki temu, że te dane mam, policzyłem sobie na przykład taką sprawę. Jak polscy kierowcy zareagowali na te gwałtowne podwyżki cen?
Tu mamy 2006 rok i 2010 rok, bo dane są dostępne i są to dwie rzeczy, które tutaj złożyłem. Po pierwsze, obrót prywatny, bo wziąłem pod uwagę benzynę i LPG, czyli te produkty, które w przeważającym procencie, szacuje się około 80%, 80-85%, są używane na cele prywatne lub na tak zwany mały biznes. Natomiast, bo jest to inny rynek niż olej napędowy i o tym zaraz będę mówił. Otóż zużycie benzyn, a może zacznę od czegoś innego. Ilość samochodów w Polsce, zwłaszcza prywatnych, one są w 90, znaczy polskie samochody osobowe są w 90 kilku procentach benzyniakami. Polacy się nie dali nabrać na tą pułapkę, nie wchodzili zbytnio w diesle, oprócz oczywiście tych najwyższej półki, ale Polacy kupowali samochody, doszli praktycznie do średniej europejskiej, tylko że przez te 4-5 lat zaczęli mniej jeździć. Ilość zużytego paliwa, tutaj benzyna i LPG, na jeden samochód spadła w ciągu 4 lat o prawie 200 litrów, łącznie licząc, no o 17%. To dosyć jednoznacznie, bo tu nie ma postępu technicznego, który można powiedzieć, bo samochody kupujemy coraz starsze, mamy coraz starszy park samochodowy w Polsce. Jesteśmy w tej tak zwanej drugiej stronie krzywej Laffera, już może nie podatkowej, takiej popytowo-podażowej, ale podatkowej też, no bo to w głównej mierze zostało zrobione podatkami. I tutaj jest ten element, jakby powiedzieć, skutków gospodarczo-społecznych, bo inna zupełnie historia jest w oleju napędowym. Olej napędowy to jest paliwo gospodarki i to paliwo to nie jest jakby tak bezpośrednio sterowane ceną, bo zużycie tego paliwa jest funkcją wielkości produkcji przemysłowej, więcej transportu, wielkości budownictwa i to są te podstawowe czynniki, które ciągną popyt, bo popyt na olej napędowy rośnie co roku i jest bardzo dynamiczny i on jest wprost funkcją właśnie produkcji przemysłowej, bo ta w Polsce i budownictwo w Polsce to jest jedyne elementy, które od Unii się bardzo, bardzo pozytywnie odróżnia. Także to by było wszystko na ten temat. Zakończyłem takim obrazkiem właśnie z dzisiejszych wydarzeń, prawda, w Nigerii, gdzie bardzo ciekawy trik zastosowano, otóż przestano w cudzysłowie subsydiowania cen paliw, to wywołało po pierwsze różne manipulacje i tak dalej, teraz tam już są zamieszki, strajki generalne i tak dalej, ale paliwa i ropa naftowa i paliwa są takim elementem, przy którym politycy bardzo często manipulują, to jest element też jakby globalnego rynku z ułomnościami, z trudnościami, jakby powiedzieć, z pułapkami takiego globalnego rynku, ale rzeczy się tu dzieją bardzo ciekawe, taki fragmenciki, takie rzut oka na te rzeczy chciałem Państwu pokazać. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji, mogę na jakieś tam odpowiedzieć, jeżeli mi się uda. Dziękuję bardzo. Mnie dwie takie refleksje naszły po Pana układzie. Pierwsza to Pan powiedział, że właściwie z tym rynkiem ropy to nie można mówić, że to jest rynek ropy, ale to w takim razie dlaczego przez tyle dziesięcioleci ten prawdziwy rynek nie wymyślił substytutu ropy? Dlaczego to się nie udało? No, Pan o tym LPG wspominał, a dlaczego czegoś zupełnie nowego? No, mamy różne tutaj sytuacje, prawda, nawet ostatnio, że weszła jakaś ustawa o zakazie handlu zwierzętami w Polsce, więc ludzie sami wymyślili, prawda, że będą smycze sprzedawać po 700 zł, czy kaganiec za 1000 zł, a pies jest do tego gratisem. No dlaczego odnośnie rynku tak ważnego, tak strategicznego dla gospodarki, rynek nie wymyślił czegoś, co by mogło zostać przyjęte? A drugie pytanie dotyczy, Pan mówił, tam było na tych wykresach, ile procent stanowi marża stacji benzynowych. To jak w takim razie jest z rentownością tych stacji benzynowych, które są uważane za tak zwane tanie, które są przy supermarketach i sprzedają właśnie o te 20-25 groszy paliwo tańsze. Tam oczywiście nie można mieć rąk, nie można kupić czegokolwiek, no ale czy one są subsydiowane, czy tam jest woda sprzedawana, czy jak to wygląda? Pierwsze pytanie. Otóż ropa jest bardzo trudno zastępowana, czy produkty z ropy naftowej. I tutaj może nie rynek raczej działa, raczej myśl techniczna, czy wynalazczość ludzka, czy rozwój technologii. Różnie to można określać, ale tu takie stymulusy, takie jakby powiedzieć, sygnały rynkowe idą bardzo poważnie. One idą po pierwsze z cen ropy naftowej, które są niebotycznie wysokie i przez lata poprzednie historii były nieporównywalnie niskie. I można powiedzieć było, że tak,
Ropa jest dużo tańsza, jest bardzo efektywnym źródłem energii, która spełnia pewne cele, pewne warunki, na przykład łatwa przenaszalność, prawda? Bo to bardzo ważne jest w komunikacyjności, żeby w jak najmniejszej pojemności zawrzeć jak największą ilość energii i żeby można było ją łatwo dosyć przenieść. I benzyna, a jeszcze bardziej olej napędowy, to nie ma w ogóle konkurencji, patrząc technologicznie, energetycznie, w ogóle największa pojemność energetyczna, jaka może być. I teraz jest pytanie takie. To jest pewne, no, pewne ograniczenie naturalne. Mamy źródła, jedne się mogą palić, drugie się nie palą, prawda? Jedne dają energię, drugie ją pochłaniają. I teraz pytanie jest. Rynek może pewne rzeczy zachęcać do pewnych rzeczy. Pytanie jest takie, po pierwsze, czy impulsy są wystarczająco silne, a po drugie, czy są możliwości techniczne? Ponieważ tutaj, jakby powiedzieć, możliwości, powiedzmy, fizyczno-naturalnych nie ma takich, przynajmniej jeszcze żeśmy ich nie odkryli, które w ogóle konkurowałyby z napędem, tego rodzaju napędem. Mamy dosyć prosty przykład, samochody na napęd elektryczny. One już są, one jeżdżą, one mają trochę inne parametry łatwości i tak dalej, ale one już istnieją, ale mają na tyle dużo wad wobec samochodu z napędem silnikowym, że nie zdobywają naturalnego poparcia, a nawet jak się dopłaca w Stanach Zjednoczonych, jak dobrze pamiętam, między 5 a 7 tysięcy dolarów się dopłaca do jednego samochodu elektrycznego i tak ludzie tego nie kupują. I tak, dlaczego? Ponieważ ilość, no jakoś to oceniają, prawda? Jeżeli w Stanach Zjednoczonych chyba sprzedaje się, nie wiem, 50 milionów samochodów rocznie, coś koło tego, no, chyba mogę się tu mylić, ale jeżeli na tą ilość sprzedaje się tam pół promila, czy tam jeszcze z przecinkiem jednym, jeszcze z jednym zerem po przecinku promilowym sprzedaje się samochodów elektrycznych, przy takich dopłatach, to oznacza, że klient ocenia, pomimo taniości, za darmo dają, to i tak wolę pewne parametry samochodu benzynowego, czy powiedzmy z silnikiem z komorą wewnętrznego spalania. Czyli tutaj mamy sytuację taką, na ile rynek może dawać te stymulusy, te sygnały, żeby coś zastąpić czymś i na ile to jest możliwe, na ile potrafimy to zrobić. Dzisiaj nie potrafimy zrobić, chociaż mówię, no, gdybyśmy powiedzieli tak, ropy brakuje dzisiaj, coś się stało, zniknęło. Jesteśmy w stanie dosyć szybko, technologicznie możliwe, przenieść się na samochody na przykład gazowe, bo gaz jeszcze jest, gazu nie ma, możemy się przenieść na samochody elektryczne, ale po pierwsze będą dużo droższe, po drugie będą miały słabsze parametry, pewne parametry jazdy, użytkowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest techniczna możliwość, tylko dzisiaj jest nieopłacalna i w ogóle no, trudno sobie wyobrazić skalę. No nie wiem, ropa 300 dolarów miałaby kosztować, żeby to się zaczęło opłacać? No nie, nie bardzo. Także tutaj jest, to nie jest problem, znaczy to jest pewien problem rynkowy, ale główne ograniczenie tkwi jakby w naturze rzeczy, w naturalnych właściwościach fizyko-chemicznych i technologiach, które posiadamy, które możemy, nie tylko posiadamy, wiemy, że one istnieją, a nawet na skalę laboratoryjną możemy, jeszcze jest kwestia implementacji na wysoką, na dużą skalę przemysłową. Także tutaj ludzie się bardzo o to starają, bo nagroda tu jest wielka. I są te legendy tam, że te wielkie koncerny mają te patenty gdzieś pochowane po sejfie. To są takie bajki spiskowe oczywiście. Natomiast ilość pieniędzy, które państwo wkłada, które też rynek wkłada w szukanie alternatyw, jest ogromna. Zachęta ze strony cen ropy naftowej jest przeogromna, no i nie ma efektu na razie, ale nie poddawajmy się, nie upadajmy w nadziei, być to i może. Mówił pan o tych stacjach, o tych marżach na stacjach. Otóż to są średnie krajowe, to są różnica ceny sprzedaży rafinerii i ceny średniej krajowej. Różnica cen potrafi być bardzo duża i oczywiście tych marż, bo to dla stacji to przede wszystkim te marże są. Po pierwsze, stacje te wyspecjalizowały się w prawie hurtowej sprzedaży, bo jeżeli taka średnia stacja sprzedaje powiedzmy 7-10 tysięcy litrów paliw dziennie, to ma zupełnie inną ekonomię niż stacja właśnie hipermarketowa, która ma tą wielką przewagę, że jest w punkcie, gdzie przychodzą ludzie, gdzie przychodzą kupować, prawda, żona idzie do zakupy, mąż, prawda, kupuje paliwo i mają właśnie ten, stoją przy strumieniu dużym przepływu ludzkiego i sprzedają ogromne ilości paliw. Do tych 10 w porywach tysięcy litrów dziennie sprzedawanych przez stację zwykłą, oni sprzedają 100 tysięcy. 50 to już w ogóle minimum, minimum.
To jest różnica ekonomii. Wtedy jak Państwo patrzą, jeszcze ograniczają wszystkie możliwe koszty, tam w ogóle nic nie ma innego, tylko paliwo i tak dalej, szybko, 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 no to co? Proszę policzyć, jeżeli ja muszę wziąć 20 groszy, sprzedając 10 tysięcy litrów, tak bardzo upraszczając, no to on sprzedając te same, a jeszcze tnie pewne koszty, których ja muszę ponosić, typu tam inne usługi, no to on sprzedając 10 tysięcy litrów może mieć 10 razy mniejszą marżę. Tak już sprostań, już nie bawiąc się w te Excele, prawda? To jest ta różnica ekonomii stacji, ale każda stacja ma swoją jakby dość potrzebę, nie? Nie wszędzie są hipermarkety, czasami jest okolica, gdzie 20-30 km nie ma stacji, a ona jest potrzebna. I ona wtedy ma prawo tam sprzedawać nawet i po 40 groszy marży, bo kierowca, to tylko zależy od kierowcy, prawda, czy on mówi tak, no dobra, mam pod nosem stację, na niej kosztuje 5,50, a muszę 30 km pojechać do stacji, której jest 10 groszy na przykład tam. Pytaj, opłaca mi się, nie opłaca, no to jest ten, i to jakby swoją mądrością rynkową przedsiębiorcy na rynku te ceny wyważają. Także to jest pełni naturalna gra, ona jest według mnie dobrze, ona się najlepiej, może nie idealnie, ale najlepiej z tego całego rynku polskiego paliw na tym poziomie rozgrywa, no ale ona jest też bardzo niszczona ze strony, jakby powiedzieć, wielkich producentów, bo oni przechwytują główną marżę i oni potrafią, jak wam pokazałem, właśnie zarabiając dalej swoją marżę, bo oni swoją marżę zarabiali, ale niszcząc, czyli tak powiem, depresując do zera marżę stacyjną, potrafią tych przedsiębiorców, którzy nie mają rafinerii, a w Polsce w zasadzie tylko dwie firmy mają rafinerię, doprowadzić, no gdyby prowadzili taką politykę dłużej, no doprowadziliby ich z pewnością do bankructwa. Ale, czyli to nie jest pełny rynek, bo rynek charakteryzuje się tym, że jeden gracz nie może wywrzeć znaczącego wpływu na rynek. A to widać, że wywiera, no bo wszyscy się musieli dostosować, bo klienci zaczęli uciekać. Czyli pomimo, że najbardziej rynkowy poziom, to jednak nie do końca, a i dlatego tak mało kosztowny. No bo jednak proszę popatrzeć, tu jeszcze wrócę może do tej głównej podziałki, prawda? Tej głównej podziałki, kiedy... Oj, coś chyba nie w tą stronę przewijałem, nieważne. Gdy widzimy, jaka różnica jest między właśnie kosztami przerobienia, zwłaszcza oleju napędowego, a kosztami dystrybucji. A przecież przerobienie to jest jedna fabryka, jeden proces technologiczny, a dystrybucja trzeba przewieźć, no w ogóle koszty poniesione jednostkowe nieporównywalne. Zresztą jeżeli się popatrzy na te, powiedzmy, te światowe proporcje, to widać, że zawsze dystrybucja kosztuje więcej niż produkcja. No to tak wynika z prostego, jakby powiedzieć, ilorazu inteligencji, prawda, że wyprodukować w masowych ilościach, przerabiając 13 milionów ton ropy, jest łatwiej, taniej, niż zdystrybuować. Oczywiście to jest taka potoczna wiedza, może być czasami inaczej przy pewnych szczegółowych, jakby powiedzieć, uwarunkowaniach, ale takich zbytnio nie ma. Ta przewaga skali, masowości jest tak ogromna, a jednocześnie ten, kto przerabia na masową skalę, bierze, powiedzmy, w przypadku oleju napędowego 6-7 razy więcej za przerobienie 1 litra niż ten, który go ma sprzedać, rozprowadzać, ponosić ze wszystkie ryzyka, koszty dystrybucyjne i tak dalej. To tutaj pokazuje, jak ten rynek jest niezrównoważony, no i jak nas kosztuje. No, te 5 miliardów złotych, proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo poważna kwota. Ona jakby wypukuje polskie kieszenie na dosyć znaczną sumę, a no, tam powiedziałem 240 zł na przeciętnego kierowcy rocznie, 20 zł miesięcznie. Dla zasobniejszych osób może nie dużo, ale dla osób o mniejszych zasobach to już coś jest. A poza tym takich dziur, prawda, nieefektywności w Polsce jest bardzo dużo, no to tu jest tylko ta jedna. No i mówię, to jest ponad to, co normalnie rafinerie zarabiają na świecie. To nie jest jakaś tam tylko, że rafinerie kosztują, one kosztują ekstra, ponad to, co kosztują jej za granicą, na przykład od Odry, co kosztują rafinerie europejskie. Dobrze, dziękuję. Pytanie, dlaczego, bo w jednym z ostatnich wywiadów, które na Pańskiej stronie się ukazały, dlaczego nie udało się sprzedać Lotosu, czy właściwie jesteśmy skazani na Rosjan, którzy potrzebują rafinerii, a zasugerował Pan ponad to, że może nie należy sprzedawać, co za tym zrobić? Znaczy, Polska generalnie ma pewien poważny problem usytuowania się, że tak zacznę z szerokiej bańki, usytuowania się w dzisiejszym jakby świecie realnego podziału, powiedzmy,
pracy, sił gospodarczego w świecie. Problem polega na tym, że Polska przyjęła pewne warunki gry, które są dla niej niekorzystne. I one się bardzo dobrze przejawiają w tym, co Państwu pokazywałem, prawda, tam w tym bilansie handlowym. Bo bilans handlowy jest tym dla kraju, dla gospodarki narodowej, czym dla spółki, powiedzmy, wynik operacyjny. Jeżeli na wyniku operacyjnym jesteś kilka lat na minusie, to znaczy, że twoja podstawowa działalność nie wnosi zysku, więc no, fora ze dwora, no, nie jesteś, zamykamy. Nasza Buda już 20 lat, prawda, ma tą podstawowy kłopot. Problem polega na tym, że Polska w dzisiejszej, znaczy w Europie, w Unii Europejskiej, nie potrafiła sobie znaleźć ani specjalności, na której dobrze zarabia, bo rynek żywności, który rzeczywiście przynosi prawie jako jedyny dochody, jest mikroskopijny. I z drugiej strony Polska nie potrafiła sobie poradzić z inwestycjami zagranicznymi, to znaczy z tym elementem, którego my się cieszymy, że przychodzi, czy oficjalnie się cieszymy, natomiast jeśli patrzymy na jego drugą stronę. Tu nie mam tego wykresu, ale on już pokazuje, że jakby zyski z inwestycji zagranicznych zaczynają znacznie przekraczać owe inwestycje zagraniczne, czyli pieniądze, mówię już wyprowadzanych z kraju tych pieniędzy, pieniądze, które wypływają z kraju, są już znacznie większe niż pieniądze, które wpływają do tego kraju jako inwestycje. Czyli mamy jako kraj problem z dochodowością. Stąd nasze rosnące zadłużenie, zadłużenie ludzi, zadłużenie państwa, zadłużenie całej gospodarki. Problem jest wtedy taki, czy sprzedawać, z tego punktu widzenia, sprzedawać zagranicznym inwestorom takie wielkie kąski, jak na przykład sektor rafineryjny, bo zostanie to doprowadzone do tego, że pieniądze no, na razie zostają w kraju i będą pogarszały sytuację tego, czyli będą z niego wypływały. I to jest taka makroekonomiczna zagadka. Mamy wewnątrz ekonomiczną zagadkę, która się nazywa efektywność. Otóż Polska jakby nie potrafi sobie poradzić z zarządzaniem dużymi firmami. Proszę zobaczyć, że takie firmy jak Orlen, Lotos, jak KGHM, jak cała energetyka, są szalenie niewydajne. Zatrudniają ogromne ilości ludzi, jakby to powiedzieć, ponadnormatywnie. Są otoczone ogromną ochroną, jakby to nazwać, no, monopolistyczną, tak w skrócie używając tego słowa, może nieprecyzyjnie. Jakby żerują na zasobach naturalnych, które jakby powinny no, w naturalny sposób być, czy zyski z nich płynąć do całej społeczności. Tutaj przykład KGHM-u jest bardzo ciekawy. Spółka, która powiedzmy no, korzysta z ogromnej koniunktury na miedź, a jednocześnie jej jakby no, to, co świadczy na rzecz społeczności, jest mikroskopijne. Po prostu z 24 tysięcy, które bierze za sprzedaną tonę miedzi, ona, jak pamiętam, mogę się domyślić, ale 3 zł płaci jakby podatków tych na społeczność jakby lokalną, czy w ogóle coś niewiarygodnego. Tutaj żaden model, ani amerykański, nawet najbardziej liberalny, ani najmniej jakby liberalny, ale dosyć przejrzysty, rosyjski, czy no, norweski, bo bardzo podobne, na to nie pozwalają. To znaczy, że Polska nie potrafi, mówię to za wewnętrzny problem, bo przedtem mówiłem jakby zewnętrzny, że nie potrafimy zarządzać dużymi przedsięwzięciami, dużymi spółkami. I teraz mamy problem już ściśle lotosowski. Jest to spółka, która zainwestowała bardzo dużo i w tej chwili boryka się z problemami, jakby to powiedzieć, braku pieniędzy po dużych inwestycjach i małych zyskach z powodu właśnie złej koniunktury. I pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie tą spółkę wyprowadzić z tego? Nie. Dlaczego? Ponieważ taki element, na przykład pomoc państwa, jest w Polsce wykluczony, bo Unia nam to nie pozwala, patrz, stocznie. Taki element jak inwestor zagraniczny jest praktycznie wykluczony, bo co by tu nie patrzeć, na jakie rurociągi, nie patrzeć na jakie mapy, jesteśmy w sferze jakby rosyjskiego oddziaływania, co w Polsce politycznie jest nie do przełknięcia. No i problem jest podstawowy. Czy ta firma będzie musiała zbankrutować, czy znajdziemy siły zewnętrzno-wewnętrzne, pozarosyjskie, które mogą się w tym, jakby powiedzieć, sobie z tym problemem poradzić. Ja tu jestem w pełni pesymistą, ponieważ po pierwsze jakość naszej klasy i ich myślenia politycznego jest bardzo słaba. Po drugie nasze uwarunkowania polityczne, typu właśnie nieumiejętność robienia interesów z tymi, którymi politycznie jesteśmy, jakby powiedzieć,
no, w najlepszych stosunkach jest też zerowa, w odróżnieniu od wielu innych krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Japonii nawet, która tu przypominam zwykle, że Japonia do tej pory nie ma traktatu pokojowego z Rosją po II wojnie światowej, a robi z nią świetne interesy, inwestycje wspólne, energetyczne także i tak dalej. Natomiast my tu mamy pewne ograniczenia, to wynika jakby z moim zdaniem z fobii naszych polityków. Także perspektywa dla Lotosu i prywatyzacji Lotosu jest dosyć marna, dosyć czarny scenariusz widzę, bo wiele jest uwarunkowań. Ja jestem osobiście jakby zwolennikiem prywatyzacji, ale nie prywatyzacji, która jest tą taką przysłowiową prywatyzacją TPSA, czyli że jedna spółka państwowa jest sprzedawana drugiej spółce państwowej. Może być też to drugi wariant, sprzedawana spółce prywatnej, ale problem jest wtedy z naszym jakby jako gospodarki, jako państwa, znaczy nie jako państwa, bo mylimy tutaj budżetowy zwykle deficyt, ale jako gospodarki, czyli nasze kieszenie też tutaj się liczą, za sprzedażą inwestorom zagranicznym, bo to niesie element, którego my nie doceniamy. Inwestycje zagraniczne są dobre wtedy, kiedy są zrównoważone. I to się wyraża w takiej pozycji, w takim, jakby powiedzieć, czynnik, parametrze, który w Europie, jeszcze o tym na blogu nie pisałem, ale on jest bardzo ciekawy. To jest nazwana międzynarodowa pozycja inwestycyjna. Pytanie jest takie, ile nasz kraj na przykład zainwestował na zewnątrz, a ile inne kraje zainwestowały w Polsce. Jeżeli ta pozycja jest zrównoważona, to wszystko jest ok, ponieważ wtedy powinny przynajmniej przepływy z zysków jakby się równoważyć. Do kraju wpływają pewne zyski z inwestycji naszych zagranicznych, a z kraju wypływają zyski z inwestycji wewnątrz kraju. I wtedy powiedzmy, że sytuacja jest zrównoważona i czerpiemy korzyści na przykład z rozwoju technologicznego, z efektywności rynków, z globalizacji rynku. Natomiast sytuacja jest gwałtownie nierównoważna, czyli wypływają z Polski na przykład ogromne pieniądze z inwestycji zagranicznych, z własności zagranicznej, a do Polski praktycznie nie wpływają z naszych inwestycji, bo ich nie ma, to sytuacja jest zła, patrząc właśnie z tego punktu widzenia. Mamy, jak powiem, no, bardzo złą sytuację. Ten bilans negatywny handlowy jest bardzo, bardzo pogłębiony, jeżeli patrzymy na takim, w cudzysłowie, wynik netto spółki, czyli można powiedzieć, że w rachunku międzynarodowych gospodarek to jest tak zwany current account, czyli rachunek bieżący, bo tam wchodzą elementy finansowe i tak dalej. Polska jest po prostu wieloletnim, to jest bardzo rzadki przypadek, nie mieliśmy w historii takiego przypadku, kiedy przez wiele, wiele lat, szczególnie ostatnimi laty, się potwornie, jakby powiedzieć, jesteśmy niedochodowi, co powoduje, że musimy te pieniądze pożyczać. To znaczy, więcej importujemy niż eksportujemy, no musimy na to pożyczyć, no nie ma litru się. Więcej od nas wypływa pieniędzy z inwestycji zagranicznych niż wpływa z takiej inwestycji, mówię tak, przy, jakby powiedzieć, w uogólnieniu, więc kolejne pieniądze trzeba pożyczyć, żeby to wszystko pokryć. Także zagraniczne zadłużenie Polski, które na koniec dekady Gierka wynosiło 20 miliardów dolarów, oczywiście ówczesnych dolarów, tuż przed wyborami ogłosił NBP, że zadłużenie gospodarki narodowej, nie mylić z budżetem, to wszyscy mylą, przekroczyło 1 000 000 000 000 złotych, 1 000 miliardów. Oczywiście żaden dziennikarz o tym nie napisał, pomimo że kilku o tym mówiłem, bo to po prostu nie mieści się w dzisiejszych kategoriach myślenia. Dane z końca września pokazują, że i na skutek osłabienia waluty, i na skutek kolejnego zadłużenia, zadłużenie w ciągu kwartału wzrosło o 70 miliardów złotych. Czyli zadłużenie każdego z nas w ciągu kwartału, no bo to jest przecież z naszej kieszeni, wzrosło o prawie 2000 złotych. To jest coś niewiarygodnego, ale to jest wynikiem właśnie tego procesu, jakby, że Polska w tym konkurencji międzynarodowej, jakby porównać je trochę, Michael Porter bardzo ciekawie o tym pisał, właśnie o konkurencji między krajami, sposobów tej konkurencji i tak dalej, trochę przyrównując to do konkurencji między firmami, że w tej konkurencji Polska odnosi same straty. Pytanie, jaki nas scenariusz czeka, pytanie, kiedy ten strumyk pieniędzy się skończy i kiedy się to wszystko zawali. Bo jak Państwo może słyszeli, przy wejściu do Europy mieliśmy takie dwa scenariusze, irlandzki i grecki. O irlandzkim już dzisiaj nikt nie mówi, grecki jest czy hazardogiem, no bo co prawda nie jesteśmy aż tak zadłużeni jak Grecy, ale jednak mamy znacznie słabszą gospodarkę i gospodarkę, która nie może, że tak powiem, może znieść znacznie mniejsze obciążenia. Także drżenia przed każdym ratingiem i prawdopodobnie, i jakby powiedzieć, ustępliwość pana premiera Tuska przed każdą propozycją Unii Europejskiej wynika z prostej przyczyny. Jesteśmy po prostu tak słabi finansowo, tak słabym i zadłużonym graczem, z tak małym udziałem własnych jakby, na przykład inwestycji zagranicznych
i wieloma parametrami siły gospodarczej, no, ujemnymi, że my nie jesteśmy żadnym graczem na niwie międzynarodowej. Zero, absolutnie. Także nie dziwcie się, że przyjeżdża premier Tusk i mówi, no tu poszalejemy, dadzą nam tego. Potem po miesiącu okazuje się, że nam nic nie dają, a premier Tusk mówi, no nie o to walczyliśmy, prawda? My po prostu nie mamy szans w rozgrywce z takimi Niemcami, którzy przez wiele lat noszą, jakby kumulują kapitał i potem mogą kupować wszystkich. Już nie mówię o innych krajach, na przykład z Rosją, która też w tym roku ma największy bilans handlowy, znaczy w 2011 roku ma największy dodatni bilans handlowy na świecie. To w ogóle coś niewiarygodnego, ale ten kraj po prostu gromadzi kapitał. Od nas pieniądze wypływają, a zastępuje je dług. Przepraszam, taki długi wywiad na temat Lotosu, ale chciałem sobie trochę też pohasać po tych rzeczach, które ostatnio, jakby powiedzieć, jako ekonomista amator odkryłem, czyli te elementy właśnie konkurencji nie między firmami, ale między gospodarkami, między gospodarką polską, tam niemiecką i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tu się rzeczy ciekawe robią i warto wtedy patrzeć na takie duże przedsięwzięcia polskie, na przykład jak Lotos czy Orlen, z tej też perspektywy. Czy dla firmy Polska, jaki wariant jest tutaj obecnie? Ja uważam, że rzeczywiście prywatna własność po pierwsze no, optymalizuje sprawę. Pytanie jest też takie, czy na przykład przy prywatnej własności, bo patrzcie na KGHM, tam własność państwowa jest chyba około 50%, nie wiem, czy ktoś się zna na tym dokładnie, nie wiem, ale coś koło tego. Duża część jest sprywatyzowana. Podobnie było w Tepson, dopóki nie przyszła pani Starzyzna, która wyleciała ostatnio, no to się chyba za dobrze spisywała. Ale kiedy się sprywatyzuje pewien taki, jak gdyby, no, łakomy kąsek, to natychmiast siły jakby lobbyingowe i tak dalej nie dążą do optymalizacji, tylko dążą do zachowania status quo. No, czy to są firmy prywatne, czy państwo, nie ma znaczenia. To samo się dzieje w tej chwili z gazem łupkowym. My mamy w Polsce najmniejszy podatek od tak zwanych wydobywania różnych tam surowców energetycznych także, najniższy na świecie. W ogóle nieporównywalny nawet z krajami arabskimi na początku XX wieku. Praktycznie 0,1% w gazie ziemi. I co się dzieje? Wszyscy oczywiście inwestorzy się z tego cieszą, no bo większe zyski i tak dalej, i tak dalej. My to sprzedaliśmy koncesję, nie zmieniając systemu. Czyli jeżeli ktoś już kupił koncesję, czy kupił, dostał, bo się w Polsce praktycznie za darmo dostaje, no i stąd potem afery, abwery, aresztowania i tak dalej, to co się dzieje? Natychmiast się uruchamia wszystkie siły lobbystyczne, żeby tego modelu nie zmienić. Czyli jeżeli się zaimplementuje nawet prywatną własność w złe struktury, to ta własność prywatna nie będzie optymalizowała. Ona będzie dążyła do zachowania ekstrazysków, czyli tych przywilejów, które państwo może jakoś nieopatrznie albo korupcyjnie jej przekazało. Koniec gadki, następne pytanie. Przepraszam, że się rozgaduję. Jestem gadu. Czy właśnie nawiązując do gazu łupkowego, to jaka jest w ogóle perspektywa, że tak powiem, że przyszłe wydobycie tego gazu zmieni w ogóle... Nie słyszał pan? Jak wświetlana jest. No przecież pan premier mówił, proszę sobie nie podważać pana premiera. Ja uważam, że w ogóle to jest świetlana przyszłość. Problem jest jeden. Nie wiemy, czy możemy ten gaz wydobyć. I wszystkie te bańki opowiadane tam, te spektakle medialne jakieś, to są po prostu bańki, spektakularne bańki na wieczór. Naprawdę nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Już nie mówię o amerykańskich szacunkach, które jak powiedzieć, są lekko przeszacowane, to jest wiadomo na pewno, ale one grają pewną rolę, to dosyć pozytywną. To znaczy one zachęcają firmy, żeby szukały, no bo no są tam ponoć ogromne zasoby, to szacowna amerykańska agencja energetyczna, prawda, znalazła. Jak się tam przyjdzie, tych zasobów po pierwsze aż tyle nie ma, ale po drugie jest jedno pytanie, o które dzisiaj nie mam jeszcze odpowiedzi, a wstępne odpowiedzi są negatywne. Czy ten gaz, który tam jest, nie wiemy w jakich ilościach, można sobie go różnie tam liczyć, czy możemy go wydobyć? To jednak Stany Zjednoczone to nie jest geologia Polski, ani Europy, to wiadomo od zawsze. Powtórzenie sukcesu amerykańskiego wcale nie musi być takie proste z prostej przyczyny, bo nie ma tych zasobów, nie ma tylu zasobów. W związku z tym, dopóki nie będziemy mieli decyzji prywatnych firm, bo one najlepiej to jakby te ryzyka statystycznie najlepiej szacują, a nie firm takich, których pan minister każe, bo na przykład ostatnio pan minister kazał firmom energetycznym szukać gazu łupkowego, no to i może każe im wydobywać też, prawda, przed wyborami, chociaż się to za chińskiego Boga nie opłaca.
No, no takie cuda, jeżeli pan premier potrafi obniżyć ceny paliw w Polsce, to pan minister potrafi po pierwsze pogonić firmy do szukania gazu, to są setki milionów dolarów, a po drugie, no oni powiedzą, słuchajcie, dla tego gazu tam mało, koszty duże, no to się nie opłaca, no słuchajcie, mamy wybory teraz, przecież to obiecaliśmy wyborcy, prawda, wydobywamy. No i także proces państwowej firmy, a jak się prezes nie słucha, no to wiadomo, prezesa zmieniamy, tak. Ale dopóki prywatne firmy nie podejmą decyzji o wydobyciu gazu łupkowego, to gazu łupkowego w Polsce nie ma. I wszystkie opowieści, ile tam tych funduszy emerytalnych i tak dalej, w branży ostatnio się śmialiśmy właśnie na takim spotkaniu, bo to mówi, słuchaj, on Tusk powiedział, że z tego będziemy mieli emerytury. To znaczy, że nie będziemy mieli emerytury. Kurwa, to jest fatalne. W związku z tym gaz łupkowy jest dzisiaj takim opowieścią o potworze z Loch Ness, że ponoć go gdzieś ktoś widział, nikt go nie dotknął i nie, jakby nie powiedział, że tu można go wydobyć i on tam na pewno jest, na pewno, z jakimś tam oczywiście ryzykiem zawsze, ale ktoś mówi, podejmuję to ryzyko i ja go będę wydobywał. W związku z tym to jest podstawowa sprawa i z tym sobie nie bardzo potrafimy naradzić, bo wszystko to utonęło w jakimś churgocie, prawda, tam, no jakby to powiedzieć, medialnym, a jak jeszcze do tego doszedł ten element rosyjski, no to te nasze media dostają już całkowitego wsioła. I po prostu oczywiście gaz łupkowy jako narzędzie, już niektórzy nawet na kolana, znaczy tam na twarz rzucają ten Gazprom, że w ogóle gaz będzie płynął w Polsce na wschód, z Polski na wschód, a Gazprom to w ogóle utopimy w gazie. No, takie są czasami oficjalne, że tak powiem, stanowiska. W związku z tym absurd dosięgnął zenitu. Natomiast no, polskie media, nie tylko polskie, ale tu te znamy lepiej, no, charakteryzują się, jak tak popatrzeć na historię tych wszystkich projektów energetycznych, tych Norwegii, tych tego. Ja znalazłem badania, przypomniałem sobie, bo kiedyś badania opinii publicznej z 2000 roku na temat gazu norweskiego. Proszę Państwa, 80% Polaków było przekonanych, że gaz norweski już praktycznie jest za drzwiami, już jest, zaraz będzie. Z opinią publiczną można zrobić różne cuda. Problem jest tylko taki, czy w realu da się to dopiąć, czy rurociąg da się doprowadzić, czy te wiercenia da się zrobić. Niestety ta, że realność, realność medialna i realność realna tak się potwornie rozjeżdżają, że no to już przestaje być tak powiem, zabawne, bo jak ktoś się szanuje i stara się mówić o rzeczy, a nie o tam tych wydmuszkach, no to przestają go ludzie słuchać, bo oni chcą wiedzieć, no ile będzie z tego gazu, a nie czy ten gaz jest w ogóle. Jest tu pewien problem. Ja już nie mówię o tych problemach typu słabości państwa, i na przykład możliwościach, które daje taki gaz. Ja podaję bardzo często model norweski, który, w skrócie mówiąc tak, Amerykanie odkryli złoża i na Morzu Północnym i w zasadzie oni mieli technologię, Anglicy jeszcze szybko się uczyli tego i przypadek norweski. Na szelfie norweskim też znaleziono, a Norwegowie to tak jak my albo jeszcze gorzej wtedy, bo to 69-70 rok. Goli wesoli, nic nie umieją, nic nie mają, w ogóle żadne. Po pierwsze, wszystko znacjonalizowali, zrobili firmę. Po drugie, wprowadzili odpowiednie prawo, które umożliwiało, jakby, że ta firma się, po pierwsze, weszła wszystkie złoża, po drugie, jakby nauczyła się wszystkiego i zbudowali fantastyczny przemysł naftowy, Norwegowie, właśnie na takiej grze, prawda, zachęcającej inwestorów i pozwalającej na rozwój krajowego przemysłu. To znaczy, no, Statoil jest w tej chwili sztandarowy, jest to fantastyczna firma, wysokotechnologiczna, które oczywiście państwo powoli odpuszczało, powoli jakby liberalizowało ją, liberalizowało rynek, ale do tej pory jeszcze ma takie, jak powiem, zawleczki, które jakby pozwalają no, stworzyć cały rynek, nie tylko wydobycia ropy, ale cały rynek obsługujący. To i to, i to, to, to jest pewna gra. No ale ja w odpowiedzi doczekałem się artykułu od takiego geologa, który ze trzy razy pojechał do Stanów Zjednoczonych, chyba trochę mu w głowie się zakręciło, że napisał, że kto propaguje no, model norweski, prawda, no to jest agentem Gazpromu i podziękowania mu przyjdą z Kremla pisane cyrylicą. Co prawda w wyborach, ale w wyborach się zdarzają różne cuda. I pan premier Tusk, i pan premier Kaczyński, prawda, też mówili model norweski, prawda, i tak. Rozumiem, że też są agentami Kremla, w związku z tym wszyscy są agentami, ale wracając już do realu i do tego, jakby tej rzeczywistości. Pytanie jest takie, czy taka, jeżeli jest ten zasób, to co potrafimy z tym zrobić? Czy możemy zostać surowcową kolonią, taką typu Bliski Wschód początku XX wieku, tylko że ja porównałem na przykład podatki w Iranie na początku XX wieku od ropy z podatkami na gaz łupkowy w Polsce.
Kolejce w Iranie wynosiły 14%, w Polsce tylko 1%. Także status kolonii surowcowej jest znacznie naszej gorszy. A uciążliwość do otoczenia wydobycia gazu łupkowego jest stukrotnie czy dwustukrotnie większa niż wydobycia ropy naftowej w Iranie. W związku z tym, jakby to powiedzieć, można różnie skończyć. Można wykreować świetne miejsca pracy, fantastyczny przemysł, jak zrobili to Norwegowie. No można zostać taką kolonią surowcową jak Nigeria. I rzeczywiście tak się, znaczy oczywiście może nie z takimi, przepraszam, jakby to nazwać, aż ekstremalnymi zachowaniami, ale tutaj są te, jakbym powiedział, dylematy. No i tutaj słabość państwa, w sensie tego właśnie znajdowania swojego miejsca w tym światowej gospodarce, mówiąc tak szeroko. No, nasze państwo jest wyjątkowo słabe. Muszę powiedzieć, że to, że jak się rozmawia z politykami w ogóle na te tematy właśnie nowoczesnych technologii, pewnych warunków gry rynkowej, które są jakby rozpisywane dzisiaj, zero wiedzy, zero, jak już nie ma wiedzy, no to proszę państwa, no u nas się, jakby powiedzieć, jedynym narzędziem bardzo sprawnie rozwijanym na powiedzmy podniesienie konkurencyjności, czy zwiększenie konkurencyjności, czy podniesienie poziomu czegoś, to jest jedno. No, wydajemy ogromne pieniądze jako państwo na szkolenia, z których to już nic nie przychodzi, ale ile znajomych firm się wyżywi na szkolenia? Przecież do szkolenia trzeba praktycznie mieć nic oprócz pewnych znajomości. Tu nawet pan premier Tusk się ostatnio lekko poruszył, bo mówił, no ile tych bezrobotnych można szkolić? No. Zero efektu, no jak to jest? No, widocznie ktoś mu tam dotarł do niego z jakimiś danymi, no bo rzeczywiście, jak się popatrzy na aktywność państwa, to po prostu jest żenująca w tym sensie, że ono działa w ten sposób, że po prostu no, wydaje pieniądze. I to jest wydanie pieniędzy bez, jak powiedzieć, z pewną korzyścią ale dla tych, którzy je przyjmują, natomiast z zerową korzyścią dla gospodarki, czy dla, powiedzmy, stanu naszych portfeli. Także to tak. Gaz łupkowy, duże perspektywy, zero na razie podstaw, no ale tak czuć, że z dużymi wyzwaniami sobie nie potrafimy poradzić, a jak jeszcze się okaże, że ten gaz jest rzeczywiście, to ja już dzisiaj widzę potężne siły takiego lobbingu, który chce utrzymać dzisiejszy stan, to znaczy zero podatków dla społeczności, tam czy to lokalnych, czy ogólnych, bardzo dobre warunki, duże obciążenia przerzucane na państwo, na te koszty zewnętrzne. No mówię, surowcowa kolonia w pięknym stylu, początek XXI wieku. To a propos może Iranu, no. Czy według pana realną jest możliwość zablokowania wiadomej cieśniny? Pytanie, kto miałby to zrobić, bo jeżeli miałaby to być wojna typu napadamy na Iran jako Zachód pod przywództwem Izraela i Stanów Zjednoczonych, to tak, to jest, ponieważ Zatoka Ormuz jest, cieśnina Ormuz jest, jak to jeden z generałów irańskich nazwał, strategicznym narzędziem, obronności Iranu. I to widać, no, jeżeli tam przepływa te 20% światowej ropy, 40% handlu światowego, prawda? No to jest jasne, że świat drży, zwłaszcza w takiej kondycji finansowej, przed sytuacją, kiedy ta ropa przestanie dopływać. I chociaż ma wiele narzędzi, typu można by uruchomić zapasy, które świat zachodni ma, to one wystarczą śmiało na 3 miesiące swobodnego funkcjonowania, jakby w ogóle cała ropa przestała płynąć. One wystarczą na pół roku sytuacji, kiedy produkujemy poza tym rejonem Middle East ropy, poza tym rejonem na całym świecie. Także jest wiele Znaczy problem polega nie jakby na zatoce, na cieśninie Ormuz, tylko polega na tym napięciu jakby z innej sfery bezpieczeństwa energetycznego, na napięciu nuklearnym, prawda? I tu jest to pytanie, czy rzeczywiście Iran pracuje nad bombą atomową? Trudno powiedzieć, bo być może na tyle się dobrze ukrywają, że nie ma żadnych dowodów. Bo że nie ma żadnych dowodów, to wszyscy wiedzą, i wywiad amerykański, i wszystkie inne, i Agencja Międzynarodowa Energii Atomowej, wszyscy wiedzą. Natomiast idzie taka od kilkunastu dobrych lat, idzie taka bardzo twardy nacisk idzie z elementami propagandy medialnej, prawda, na Iran. I Stany Zjednoczone raczej siłami takiej soft policy, prawda, soft power, czy smart power, takiej
ostatniej odmiany soft poweru, naciskają na Iran, przyciskają go do ściany. No dzisiaj wydaje się, że go do ściany przycisnęły bardzo znacznie, bo to zaczyna już przypominać sytuację, kiedy no, paraliżuje się cały obrót handlowy, ponieważ Stany Zjednoczone użyły swojej siły dolarowej. To znaczy dolar jest walutą światową, w związku z tym, że Stany Zjednoczone kontrolują, jakby powiedzieć, ruchy dolarowe, to są w stanie zablokować jakiś kraj i jego obrót dolarami. I tutaj są oczywiście możliwe pewne jakby rozwiązania, typu Iran zastosował z Indiami taki mostek nad tym, że nie mogą się wymieniać w dolarach, więc zaczęli się wymieniać między sobą, ale potrzebny jest taki mechanizm clearingowy. Wtedy Rosja do tego doszła, zaoferowała swoją walutę i wymyślili taki mechanizm, że w zasadzie bez dolara się obywają. No ale to też jest model bardzo, taki powiedzieć, niestabilny. W związku z tym mamy sytuację taką, że nasz podstawowy hegemon globalny, prawda, Stany Zjednoczone, używają narzędzi gospodarczo-finansowych, no i oczywiście dyplomatycznych. Polecam lekturę WikiLeaks, prawda, to daje fantastyczne pojęcie, jak można pewne cele osiągać bez wojny, a czystymi, prostymi naciskami dyplomatycznymi czy politycznymi, a czasami, prawda, też wzmocnionymi naciskami medialnymi, celów, które się chce osiągnąć. Natomiast Iran jest ciekawym bardzo przykładem. Jeżeli popatrzymy sobie na rozwój gospodarczy Iranu i różne parametry tego rozwoju, to on w ogóle nie cierpi od tych sankcji. Od 17 lat, 95 rok to są początki sankcji nuklearnych, a ze Stanami Zjednoczonymi od 79 roku mają sankcje, czyli już praktycznie 33 lata, prawda? 32 lata dokładnie. Więc ten kraj w ogóle sobie z tego nic nie robi. Świetnie się rozwija, wszystkie parametry wzrostu, rozwoju technologicznego, rozwoju naukowego, no ile sobie tam można wyobrazić rzeczy. Oczywiście w standardach demokracji bardzo nisko istnieje, ale w tych takich, powiedzmy, innych parametrach gospodarczych doskonale sobie radzi. Czyli nie działają dotychczasowe sankcje na Iran i Iran jest moim zdaniem zbyt dużą kością do zgryzienia nawet dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli nie chcą wywołać wojny światowej, a dzisiaj nie mają tego interesu. Stany Zjednoczone raczej strategicznie patrząc wycofują się z tego rejonu, ponieważ połączenie interesów dwóch, jednego obrony Izraela, a drugiego utrzymania porządku w Middle East i pobierania stamtąd ropy, są na dłuższą metę nie do utrzymania, nie do skonsolidowania. O tym pisze świetnie i mówi świetnie Brzeziński. Bo on od początku, jako wiadomo, polski antysemita, nie za bardzo przepadał za tym modelem, kiedy Stany Zjednoczone są takim no, starszym bratem Izraela do straszenia wszystkich innych, prawda? No, ale Stany Zjednoczone w to idą, pod naciskiem jakichś tam lobby. Natomiast Stany Zjednoczone strategicznie, jak się patrzy na kierunki rozwoju, na przykład w zaopatrzeniu w ropę naftową, przesuwają się, no, ale na nieszczęście dla siebie, w rejony znacznie bardziej niestabilne, znacznie mniej stabilne. Na przykład Afryka. Afryka jest bardzo dużym zasobem ropy naftowej, bliżej Stanów Zjednoczonych, lepsza ropa dla Stanów, bo to lekka i tak dalej, ale no, sytuacja polityczna, no praktycznie wszędzie jest Nigeria. No, tam nie ma takich stabilnych, trwałych reżimów jak Arabia Saudyjska, którą możemy tam sobie zapluwać się na ich demokrację, ale stabilny reżim od kilkudziesięciu lat, nawet kilkuset to przesadam, ale dobrych kilkudziesięciu lat zapewniające stałe dostawy ropy. W związku z tym problem jest taki. Stany Zjednoczone chcą kończyć swoje zaangażowanie w tym rejonie, przenieść się na przykład surowcowo do Afryki, a swój strategiczny wysiłek skierować na Azję, czy na Chiny, na Azję południowo-wschodnią. Natomiast to jest proces wieloletni. I dzisiaj pytanie jest takie, czy na koniec tego procesu, bo wszystko tak jak się patrzy na ilość ropy importowanej stąd i tak dalej, wszystko jakby idzie w tym kierunku, żeby się to jakby przesuwało. Natomiast te bieżące zaangażowania typu Irak, Afganistan, no teraz te naciski, prawda, Izraela na Stany Zjednoczone, no idą w przeciwnym kierunku. No i tutaj mamy dylemat. Ja uważam, że Iran sam tego nie zrobi, bo irańska dyplomacja jest, no, ma kilka tysięcy lat tradycji, jest dłuższa niż watykańska, to jest po pierwsze. Po drugie, jest to kraj, który wiele dziesiątków lat nie zaatakował nikogo, nie wyszedł z jego ziemi żaden atak na nic, że tak powiem, na zewnątrz. I który wie doskonale, że nie może tego zrobić, jeżeli no, nie ma już tak wyraźnych powodów, jak na przykład bombardowanie przez siły wroga. No bo dlaczego? No bo wtedy po prostu Iran staje się bez chwili wahania
się wrogiem światowym numer jeden, a nacisku całego świata ten kraj nie przetrzyma. Rozgrywanie między bardzo twardymi, znaczy wręcz agresywnym Izraelem, bardzo twardymi Stanami Zjednoczonymi, a bardzo przyjaznymi Chinami i Europą pośrodku, gdzieś tam lawirującą, prawda, starającą się nie do końca iść po linii amerykańskiej, no, to jest jego gra dyplomatyczna bardzo zręcznie prowadzona. Jeszcze do tego Rosja jest bardzo ciekawie rozgrywana. Natomiast gdyby cały świat się wobec Iranu, że tak powiem, odwrócił plecami, czy wręcz agresywnie nastawił, z tego prostego powodu, jak wystrzelenie dwóch, trzech rakiet, które zablokują ciśnienie Ormus, ten kraj tego nie przeżyje. On doskonale to wiedzą. Nie są samobójcami. To jest po prostu kraj z długoletnią tradycją dyplomatyczną, polityczną, no, długoletnią, wiele tysiącleci, prawda? To jest najstarsza cywilizacja, która jakby dosyć ciągły funkcjonuje na naszej glebie, na naszym globie. W związku z tym nie uważam, że ciśnienie Ormu zostanie sama z siebie zaatakowana. Dużo jest do tego, jakby to powiedzieć, no, informacji medialnych, ale jak Państwo widzą informacje medialne, to polecam jednak myśleć o tym, jakie, jakby to powiedzieć, rozgrywane są interesy duże, globalne, międzynarodowe, bo dzisiaj media nie są źródłem informacji. Dzisiaj media są przede wszystkim źródłem, jakby to powiedzieć, pewnych nacisków, pewnych fal, takiego, jakby to nazwać, no, rozmaitych, ideologicznych, politycznych, geopolitycznych, bardzo różnych. To ciekawa mieszanka, ale bardzo duży element tego jest geopolityczny. To znaczy, że jeżeli na Iran naciskamy narzędziami dyplomatycznymi, politycznymi, a czasami tam przepłynie jakaś piąta flota, prawda, to bardzo mocno wzmacnia ten nacisk, wzmacniają media międzynarodowe. I wiele analiz amerykańskich, czytałem z nich kilka, pokazują, jak te media się po pierwsze zmonopolizowały, jak różnorodność mediów zanikła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, to raz, a potem jak się bardzo ujednoliciły politycznie. Na przykład praktycznie nie ma w Stanach Zjednoczonych mediów, które są antywojenne. To znaczy, my znamy, no, Kato, prawda, jest absolutnie antywojenne i uważa, że to wszystko jest, no, zła droga. Natomiast w mediach amerykańskich w zasadzie jedna niewielka tylko tam gałąź tych mediów, tam na kilka procent mająca udział w rynku, jest taka, powiedzmy, pokojowa, antywojenna. Natomiast wszystkie media amerykańskie, szczególnie już i te międzynarodowe, są prowojenne, co Państwo mogli zauważyć po wojnie w Libii, bo tam wyglądało, jakbyśmy nieśli pomoc humanitarną, a nie codziennie ich po prostu bombardowali kilkuset bombami. No, a w mediach wyglądało, że niesiemy wieńce, prawda, laurowe i Libijczykom tego. No, tak, jeżeliśmy zbombardowali, teraz muszą 30 miliardów dolarów wydać na odbudowę. W związku z tym, znaczy tyle tych wieńców, żeśmy tam nieśli. Także to tak jest. W związku z tym media niestety dzisiaj są złym informatorem o świecie, natomiast są dobrym wskaźnikiem jakby tendencji, nacisków globalnych, intencji wielkich graczy. No i tutaj się raczej rozgrywa gra typu tego typu, niż gra, znaczy niż ta służba medialna, czyli informujemy, wyjaśniamy świat. Świata media się nie wyjaśniają, raczej go zaciemniają. Ja mam dwa pytania. Jedno jeszcze chętnie o ten Iran i o rolę handlowania właśnie poza dolarem, bo dotychczas raczej na to patrzyłem jako na nie tyle skutek jakichś działań Stanów Zjednoczonych, co jako bardziej realną niż te medialne przyczynę. Tak, z Irakiem, nie? Konfliktu, tak. No, że ropa jest i paliwa są czymś, co jeszcze dolarowi wciąż jakoś podtrzymują wartość jako właśnie waluty światowej. Także o to jedno chciałbym zapytać, jak Pan tę sprawę postrzega. A drugie takie zupełnie teoretyczne, hipotetyczne, abstrahujące pytanie od możliwości politycznych jakichś zmian. Natomiast pytanie w związku z tymi stwierdzeniami, że ten rynek paliw, energii w zasadzie to tym rynkiem raczej nie jest, że nie ma tych cech rynku jako takiego. Czy widzi Pan jakąkolwiek hipotetyczną, zupełnie abstrakcyjną możliwość, żeby paliwa, żeby energia funkcjonowały jak każdy normalny rynek? Czy problem jest może po stronie prawnej, praw własności, właśnie tej nacjonalizacji? Czy może problem jest po stronie technologii jako takiej, że ta wynalazczość jeszcze długo nie pozwoli nam na inną sytuację? No, czy jeszcze inne problemy tutaj stoją na przeszkodzie? Czy hipotetyczna możliwość w ogóle istnieje na to, żeby to był swobodny rynek? Punkt pierwszy, ropa a dolar. No to oczywiście, ropa, jak mówię, największe commodity na świecie, największe obroty i tak dalej. W związku z tym obrót w dolarach absolutnie jest elementem, no, bardzo strategicznym,
dla może nie wartości dolara, ale dla siły dolara jako waluty światowej, a poprzez tę siłę oczywiście oddziaływania Stanów Zjednoczonych na świat. Ponieważ dzisiejsze na przykład no, te sankcje, które prezydent Obama podpisał, uderzające w bank centralny Iranu, pokazują, jak można siłę tego dolara wykorzystać w takich tych smart wars, prawda? W tych wojnach takich jeszcze może bez bombardowania, no ale w Libii tam przekroczyli tą granicę bombardową. Więc mamy tak, to jest konieczne, natomiast z drugiej, znaczy konieczne dla siły dolara, bo gdyby to commodity wypadło, siła dolara by się bardzo osłabiła. I to jest wiadomo. Problem dla drugiej strony polega na tym, że ropa jest wyceniana w dolarze. W związku z tym, jak pan może zapłacić we wszystkim, w kartoflach, nie ma problemu. Tylko to niesie kolejne ryzyka. I każdy biznes, jak o tym pan myśli, to myśli, jak zmniejszać ilość ryzyka, a jak nie zwiększać. Na przykład ostatnie porozumienie między Chinami a Rosją, ropa, czyli towar absolutnie dolarowy i tak dalej. Co oni zrobili? Oni musieli zrobić taki mechanizm clearingowy, czyli taki, można to przebrać w formułę na przykład Exim Banku, czyli banku eksportowo-importowego. On ma tam kilka takich sztuczek bankowych, które zmniejszają te ryzyka no bardzo dużo. Natomiast ropa i tak jest kwotowana w dolarach, czyli powiedzmy to kosztuje $120 i koniec. I teraz musimy myśleć, żeby państwo, na przykład Chiny, nie musiało, znaczy Chiny nie mają akurat z tym kłopotu, no ale powiedzmy taka Białoruś. Państwo Białoruś nie musiało dla rozliczenia z Rosją kupować dolara, bo to ona musi to kupić, musi skończyć mieć, tak nie weźmie. Czyli to jest koszt. Jednocześnie to wprowadza to, że Amerykanie kontrolują i obieg, i wszystkie dokumenty, i mogą zablokować ten przepływ i tak dalej, żeby zapłacić Rosjanom za ten gaz. No i na przykład Rosjanie z Białorusiami też wymyślili, to są proste mechanizmy, czy proste, no są to mechanizmy, ale wymagają dobrej woli obu stron. I rzeczywiście to po pierwsze zmniejsza koszty tych obrotu tego, między tymi dwoma państwami przy stabilnych obrotach, a po drugie zmniejsza siłę po pierwsze wiedzy Amerykanów i nacisku Amerykanów na te kraje, które nie są zbytnio z nimi zaprzyjaźnione. W związku z tym, opowieści o Saddamie, że tam przez euro i tak dalej, to są bajki, bo tam też były metody clearingowe zastosowane, że walutą, którą wypłacano był euro, dlaczego? No bo Irak miał znacznie większe obroty z Europą niż, tam wtedy jeszcze nie było euro, było to eki, ale nieistotne, w walutach europejskich ówczesnych. Większe obroty, więc miał zasoby gotówki, którymi mógł zapłacić za coś, prawda? Bo pobierał w tej walucie. Tak, w związku z tym jest to najlepiej jest płacić w tej walucie, której się ma, jakby powiedzieć, obroty, ma się jej zapłać. Jeżeli jest nierównowaga handlowa, no to lepiej zapłacić w rosyjskich rublach niż kupować, prawda, dolara, zapłacić do rosyjskiego banku, ten bank rosyjski tutaj ten dolar sprzedaje Amerykanom i zamienia go na ruble, czyli ten etap można pominąć. No na pewno jakiś element tego utrzymania siły amerykańskiego dolara, bo to jest jedno z podstawowych narzędzi wpływu Ameryki na świat i to jest bardzo, bardzo mocne narzędzie, na pewno jakiś element w tych wojnach ostatnich na Bliskim Wschodzie istniał, ale ja bym go nie przeceniał. Na kilkanaście procent bym go oceniał, bo tak naprawdę no, to były jednak wojny, są dalej wojny ideologiczne po pierwsze, czyli demokracja Iberales, prawda, wszędzie, w Libii demokracja, w Iraku demokracja jak wygląda, no to lepiej nie opowiadać, bo to po prostu włosy stają dęba. Natomiast jest to duża, ale oczywiście jest to też American Power, to jest oczywiste, jakby to nazwać, ta stara teoria Brzezińskiego, że nie możemy dopuścić do wykrystalizowania się na tym matce lądów, czy w Euroazji, do której się zalicza też Bliski Wschód, czy Półwysep Arabski, jakiejś możliwej kontrsiły, prawda? Wiesz, przez wiele dziesięcioleci to kontrsiłą była Rosja, czy Związek Radziecki, a teraz są Chiny. I tu jest problem. To był na pewno strategiczny pierwszy element, drugi był tam do demokracja, trzeci, czwarty gdzieś właśnie te interesy finansowe. I pan jeszcze jedno pytanie ostatnie, że tak powiem coś... O tą rynkowość. O rynkowość. Znaczy, problem z energią jest taki, że to nie spełnia warunków, jakby powiedzieć, tego idealnego rynku. W bardzo małym stopniu. Towar zwany energią, w różnym stopniu, czy to energia elektryczna, czy na przykład paliwa i tak dalej, i tutaj trzeba na ten każdy rynek inaczej patrzeć, ale im mniej ten rynek, im bardziej jest zależniony od infrastruktury, jakiejś sieci przesyłowej, czy to są kable elektryczne, czy to są rurociągi, tym mniej jest to rynkowe.
to w zasadzie rozpatruje się, tak patrząc ekonomicznie, na jako produkt, jakby to nazwać, znaczy dobro publiczne, dobro prywatne. Jest taki podział i właśnie energia, w zależności od jej rodzaju, a najbardziej energia elektryczna i może gaz trochę, wchodzą w ten przedział dobra publicznego. Bardzo ciekawe są amerykańskie rozwiązania tego. Oni tam nie stosują tych wszystkich, że tak powiem, tych, no, to co w Europie zaczynamy wymyślać, żeby to jakby pełni urynkowić. Natomiast bardzo ciekawe jest właśnie, jak te Amerykanie rozwiązują. Oni w dużej części traktują energię elektryczną, bo o tym tutaj mówię, jako dobro publiczne, ale weryfikowane mechanizmami rynkowymi. Bo to dzisiaj jest charakterystyczne, że pewne dobra publiczne, na przykład zdrowie, możemy optymalizować mechanizmami rynkowymi, ale zdrowie nie będzie towarem. Tak, człowiek nie będzie towarem, no chyba, że wrócą jakieś czasy niewolnictwa. Ale to jest ta sytuacja. Jak dobra, które są jakby albo publiczne, albo nie są dobrze, nie są możliwe do regulowania przez rynek, jakby optymalizować rynkowo. I to jest pytanie. Nie uważam, że takie dobra jak zdrowie, życie ludzkie, a w dużej części też na przykład energia elektryczna, oczywiście przy dzisiejszym stanie wiedzy, organizacji społecznej i tak dalej, to zakładając, są w pełni możliwe do urynkowienia i traktowania rynkowo. Także tutaj no, na pewno z wieloma kolegami bardzo liberalnymi bym się różnił, no ale dla mnie zawsze jest ta, prawda, ta część, prawda, człowieka, który się nie poddaje prawom rynku, a po drugie część, znaczy tej części działalności gospodarczej człowieka, która też się nie poddaje mechanizmom rynkowym. Także takimi bluźnierstwami bym się zakończył. Na tym właśnie byśmy zakończyli. Dziękujemy panu bardzo.